Jest rozmowa pani prezydent jeszcze z jakimś środowiskiem oświatowym skupionym wokół szkół na spadochroniarzy czy ułanów, nie wiem, a zatem myślę, że 5-7 minut będziemy mogli opóźnić nasze rozpoczęcie Komisji Edukacji i to za to państwa przepraszam. Pani prezydent prosiła, aby poczekać na panią prezydent. Jeżeli za parę minut nie przyjdzie, to rozpoczniemy bez niej. Dziękuję. Nie mamy, jak państwo widzą, mamy najmniej 19 szkół do omówienia. Nie będziemy mieli czasu na to, aby do głosów spoza radnych dopuścić w sprawie tej samej szkoły kilka osób. Dlatego proszę wykorzystać ten czas i zastanowić się, bo tu już mam takie zgłoszenie, że z jednej szkoły 5 osób chce mówić. Nie ma takiej możliwości. Proszę uzgodnić między sobą, kto ze środowiska skupionego wokół szkoły będzie szkołę reprezentował. To jest po pierwsze, a po drugie bardzo prosimy ograniczyć ten głos do minuta, dwóch, powiedzieć nam najważniejsze rzeczy. Co jeszcze tyczy się sprawności przebiegu posiedzenia, ja chciałam prosić bardzo wszystkich państwa, zarówno radnych, jak i gości, abyśmy nie powtarzali argumentów, które padły wcześniej. Zaprosiliśmy państwa na Komisję Edukacji po to, aby was wysłuchać, po to, aby was wysłuchać z wielką uwagą, aby rozważyć to, co będziecie do nas mówili, ale nie powtarzajcie tego, co już jest raz powiedziane, bo to się rozmydla sprawa. I dlatego bardzo proszę o skonkretyzowanie wypowiedzi. Tutaj mi pan radny podpowiada, żeby ograniczyć do 2 minut i po prostu konkretami. Nie mówić wszystkich rzeczy, czy nie mówić tych rzeczy, o których wszyscy wiemy. To, że termin nie był szczęśliwy, już mamy uzgodnione i już ten termin odfajkujmy, więc proszę już do tego tematu nie wracać. Jaki był termin, taki był i trudno. I teraz musimy się posuwać do przodu i zastanowić się, jak zrobić, aby najmniejsze skutki społeczne były proponowanych przez pana prezydenta, a zatwierdzonych za 3 tygodnie zmian zatwierdzonych przez Radę Miasta Krakowa. Nic nie zostało przesądzone, nie tylko, że nie wszystko, ale nic nie zostało przesądzone. Żaden projekt uchwały nie został jeszcze podjęty, nie rozpoczęta dyskusja. Jutro rozpoczynamy pierwsze czytanie. To ja tak mówię, ponieważ żeby wykorzystać ten czas. Jutro jest pierwsze czytanie wszystkich projektów uchwał i procedury mówią o tym, że po pierwszym czytaniu, tak samo jutro będzie możliwość, aby byli dopuszczeni do głosu państwo reprezentujący środowiska szkoły, ale też w ograniczonej formie. Pan przewodniczący czy pani przewodnicząca, jak będzie prowadzić obrady, będzie o tym decydować. Też jutro wszystkich państwa wysłuchamy. Następnie będzie czas na składanie poprawek i ewentualne przyjęcie poprawek autopoprawką przez pana prezydenta i przewidywane jest głosowanie nad tymi projektami, które wzbudzają tyle emocji, słusznie, bo to są najważniejsze rzeczy, nie tylko dla każdej rodziny, środowiska, ale dla państwa, bo to chodzi o wychowanie społeczeństwa i dla całego miasta, będą głosowane na sesji 30 stycznia. Także termin poprawek też będzie na pewno wydłużony do samego końca, maksymalnie jak będzie mógł być, to będzie jutro powiedziane. I apeluję o to, abyście państwo obdarzyli nas zaufaniem, że postaramy się zrobić wszystko dobrze. Nie ma jeszcze pani prezydent, czekamy chwilę. No możemy rozpocząć, tylko że przede wszystkim mamy pytania do pani prezydent, aby odpowiedziała nam w stosunku, nikt z nas nie jest projektodawcą, więc potrzebujemy odpowiedzi merytoryczne ze strony pana prezydenta. Thank you.
opinii kontrowersyjnej 82, ale nie, bo to nie głosujemy to opinii. To będziemy mieć kontrowersyjne i ostatni punkt na kontrowersyjne. I na samym końcu zaniesiłem wpis na teorię protestu. Dlatego jest tak dużo, że stało się to wydarzy. Bardzo proszę, tam są jeszcze miejsca do siedzenia, no tylko zasłaniają transparenty. Tutaj można jeszcze usiąść. Zapraszam Państwa radnych i Państwa gości do zajęcia miejsca. Możemy rozpoczynać komisję. Witam na dzisiejszej Komisji Edukacji wszystkich Państwa radnych. Witam Panią Prezydent, witam przedstawicieli Wydziału Edukacji, witam wszystkich gości, witam związki zawodowe związane z edukacją krakowską, no wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani projektami uchwał, które dotyczą restrukturyzacji sieci szkół w Krakowie. Porządek obrad został Państwu radnym przekazany. Ja tylko chciałam poinformować wszystkich, że procedujemy na komisjach edukacji projekty uchwał w ten sposób, że nie czytamy, nie mówimy, co w tych projektach jest, bo wszyscy wcześniej się z nimi zaznajamiamy.
Nasza praca polega na zadawaniu pytań wydziałowi edukacji bądź wnioskodawcy danego projektu. W tym wypadku wnioskodawcą wszystkich projektów uchwał jest pan prezydent, dlatego pani prezydent będzie odpowiadać na pytania radnych i ewentualnie na pytania państwa gości z danego środowiska szkoły. Ja już wcześniej prosiłam, aby państwo się zdecydowali, kto będzie zabierał głos. Proszę państwa, w takim razie proponowany porządek posiedzenia został państwu radnym przesłany i proponuję, abyśmy przeszli do jego realizacji. W punkcie pierwszym mamy przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na rok 2013. Jest to pierwsze posiedzenie komisji. Pytam państwa radnych, myśmy na ten temat mówili, mailowali. Kto z państwa jest za przyjęciem planu pracy komisji na rok 2013? Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziesięć osób za, jednogłośnie przegłosowaliśmy pozytywnie przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na rok 2013. W punkcie drugim mamy zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia szkole. Jeszcze raz przypomnę i pani prezydent, bo pani prezydent nie było, nie będziemy dzisiaj opiniowali żadnych projektów uchwał. Wysłuchamy odpowiedzi państwa, wysłuchamy opinii środowiska. Opiniować projekty będziemy formalnie, już ewentualnie jeszcze coś wyjaśniać na posiedzeniu 29 stycznia, dzień przed planowanym głosowaniem na sesji. A zatem będziemy tylko pochylać się nad problemami. Czy są jakieś pytania związane z nadaniem imienia szkole? Dziękuję. Przechodzimy do następnego. Punkt trzeci. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum nr 22 w Krakowie, ulica Skwerowa 3. Projekt uchwały według druku 1093. Kto z państwa radnych chce zadać pytanie w sprawie tego projektu uchwały? Z państwa radnych nie widzę. Czy z państwa gości ktoś chce zabrać pytanie? Pani radna Urszula Twardzik, radna dzielnicy 8. Zapraszam. Góra 2 minuty, a chętniej mniej. Panią poprosimy. W związku z sytuacją, jaka jest... Tak? Jeszcze nie przemawiałam. W związku z sytuacją, jaka zaistniała i konkretnie z proponowanym projektem uchwały w sprawie likwidacji gimnazjum nr 22. O, dobrze. Wspólnie z Radą Dzielnicy 8, z Zarządem Rady Dzielnicy 8 postanowiliśmy wystosować do pani przewodniczącej następujące pismo. Pani Marta Patena, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. Zarząd Dzielnicy 8 Dębniki po zapoznaniu się z argumentami mieszkańców oraz rodziców uczniów uczęszczających do gimnazjum nr 21 i gimnazjum nr 22 wyraża negatywną opinię wobec zamiaru likwidacji gimnazjum nr 22 i przekazania budynku przy ulicy Skwerowej 3 do dyspozycji gimnazjum nr 21. W związku z powyższym proponujemy znalezienie alternatywnych rozwiązań mających na celu lepsze zagospodarowanie budynku gimnazjum nr 22 przy ulicy Skwerowej 3, między innymi poprzez podział budynku i wykorzystanie jego części dla potrzeb innej placówki oświatowej, na przykład żłobek, przedszkole, dom kultury, poradnia psychologiczna i tym podobne. Na najbliższej sesji Rady Dzielnicy 8 Dębniki w dniu 16 stycznia 2013 zostanie podjęta stosowna uchwała w przedmiotowej sprawie. I chciałam tylko dodać, że ostatnie wydarzenia to jest protesty rodziców, głównie gimnazjum 21, wyraźnie pokazały, że nastroje społeczne są niedobre i po prostu należy coś z tym zrobić. Projekt ten uchwały jest naprawdę niedobry. I jeszcze jedno chciałam dodać, że biorąc pod uwagę diagnozę szkół, według której ten projekt uchwały został opracowany między innymi, jest ta diagnoza w mojej ocenie niekompletna. Mianowicie nie ma tam żadnego czynnika świadczącego o tym, że szkoła osiąga takie czy nie inne, czy inne wyniki w procesie wychowania, czy osiąga inne sukcesy poza wynikami w nauce i posiadaniem różnego rodzaju rzutników i innych rzeczy. To jest pierwsza sprawa, a poza tym zwracam się do władz miasta, do pani prezydent,
do Wydziału Edukacji. Jak długo będziemy pozwalać na coś takiego, że jedne szkoły trzeszczą i mieszczą bardzo liczne klasy, przeładowane klasy i uczą się na dwie zmiany, a inne po prostu mają problemy z naborem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan reprezentuje? Proszę. Bardzo proszę do protokołu, czyli do mikrofonu, dokładnie imię, nazwisko i kogo Piotr pan... Piotr Bożek, przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum 21. Tak? Piotr Bożek, przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum 21, odpowiedzialnego za te protesty. Pani prezydent, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Tutaj przyniosłem ze sobą ponad 4000 podpisów, które żeśmy zebrali. Na każdej kartce jest ich 6. To wyobraźcie sobie, ile pracy żeśmy wykonali, ile ludzi się podpisało, więcej niż te dzieci wszystkie w tych naszych szkołach mają rodziców, prawda? 4000. 3 dni. Przekażemy każdemu z państwa dokładne argumenty, oczywiście w internecie też o wszystkim żeśmy mówili. Króciutko chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Osiedle Podwawelskie dorobiło się pewnego bardzo fajnego układu szkoły podstawowej, gimnazjum, klubu sportowego. W klubie sportowym, w klubie podwawelskim bierze udział w zajęciach około 400 dzieci z tych dwóch szkół. 400 dzieci. To są często całe klasy sportowe idące przez podstawówkę przez 6 lat, gimnazjum 3 lata. I chodzą sobie na zajęcia 15 metrów do budynku sąsiedniego, gdzie jest dawna sala kinowa Domu Kultury. I tam mają zajęcia klub taneczny, gdzie startują nawet najlepsi zawodnicy na Mistrzostwach Świata, proszę państwa. Osiedle Podwawelskie ma taką tradycję z lat 80. Byliśmy najlepszym osiedlem, albo jednym z najlepszych przez wiele lat, w latach 80. w Polsce, proszę państwa, w Polsce. To były trudne czasy, inne czasy, w ogóle inny świat, ale to jest osiedle, które ma jakąś tradycję działalności takiej społecznej z młodzieżą. My chcemy to kontynuować teraz. Usunięcie gimnazjum, czy ewentualnie ryzyko tego usunięcia, bo my się już boimy samego ryzyka. My nie twierdzimy, że gimnazjum ma być usunięte. My się bardzo boimy, że te zmiany, które są proponowane, de facto doprowadzą do tego, że gimnazjum zniknie. Bo za 2 lata nikt nam nie zagwarantuje, że jakiś urzędnik, że jakiś polityk, jakaś grupa radnych nie stwierdzi, macie 2 budynki, przenosić się do tam, prawda? Tak będzie. My jesteśmy tego pewni, boimy się o to, jako rodzice, którzy mają dzieci w klasach 2., 5, podstawowa na przykład i za kilka lat te dzieci pójdą właśnie do tego gimnazjum albo nie, w zależności od waszej decyzji. I o to was prosimy. Ja za chwilę jeszcze każdemu przekażę, każdej osobie nasze argumenty i prosimy was, zastanówcie się nad tą jedną sprawą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. To bardzo proszę, jak więcej głosów, to po minucie. Zofia Wilczyńska, dyrektor Gimnazjum 22. Występuję w imieniu społeczności Gimnazjum 22 i chciałam powiedzieć, że jesteśmy zdecydowanie przeciwni projektowi likwidacji naszej szkoły. Główną przyczyną likwidacji szkół jest oszczędność finansowa. A na kwotę 120 tysięcy złotych w wypadku naszej szkoły. I wiem, że można ją zaoszczędzić w inny sposób, nie powodując niezadowolenia społecznego. Budynek szkoły przy ulicy Skwerowej jest duży i można część jego przeznaczyć na inne podmioty oświatowe czy placówki oświatowe. W związku z tym proponujemy, aby utrzymać Gimnazjum 22 w obecnej lokalizacji z jednoczesnym przeznaczeniem części budynku dla innego podmiotu. Funkcjonowanie Gimnazjum 22 spowoduje zwiększenie średniego wykorzystania sal i te oszczędności w funkcjonowaniu całej szkoły. Uczniowie 22
Gimnazjum 22 będą mieli poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. W końcu to szkoła dla większości ich rejonowa, szkoła dla części z wyboru. Szkoła, którą oni wybrali. Rozwiązanie takie spotyka się z akceptacją naszych rodziców i naszych uczniów. Szkoła Gimnazjum 22 jest jedyną szkołą po tej stronie Niedębnik, która gromadzi uczniów od samego Tyńca po krakowskie Dębniki. Rozwiązanie takie spotkało się z akceptacją, ale też jest nam przykro formą obrony przez Gimnazjum 21. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś, ale chyba już wszystko zostało to proszę dodać, pół minuty. No więc, no bo nie możemy, bo mamy 19. Tak, no tu mamy. Witam Państwa, dzień dobry. Pani Prezydent, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Przewodniczącej. Ja, proszę Państwa, reprezentuję mojego syna, który jest ojcem dziewczynki chodzącej do pierwszej D Gimnazjum 21. To gimnazjum nie jest jej gimnazjum z wyboru. To nie jest gimnazjum rejonowe. Ale przepraszam, Gimnazjum 21 nie jest projektowane do likwidacji, więc nie możemy o tym rozmawiać. Nie mamy czasu na to. Ja jestem przekonana, Pani Przewodnicząca, że pozostać ma tylko i wyłącznie numer tego gimnazjum, natomiast gimnazjum jako szkoła przestanie istnieć w takiej formie, jeżeli Państwo podejmiecie tą decyzję. Dziękujemy. Rozumiem, że nas Pani przestrzega przed tą formą, która jest zapisana w projekcie, w uzasadnieniu. Tak. Proszę Państwa, jestem przekonana, że Gimnazjum 22 jest w stanie gmina jako właściciel zagospodarować w sposób sensowniejszy. Już była o tym mowa. Była, przepraszam, no musimy skracać. Ale gdyby mi Pani nie przerywała, to ja bym to już skończyła. Jest, proszę Państwa, powód. Jest, bo Państwo nie zauważacie problemu dzieci, które uczęszczają do Gimnazjum 21, które w związku z tym musiałyby przechodzić przez ulicę Monte Cassino do budynku na ulicę Skwerową, a nie o to chodzi. Czy ktokolwiek zastanowił się, jak zagospodarować pomieszczenia w Gimnazjum 22? Co by w związku z tym miało się stać z budynkiem przy ulicy Komandosów, w momencie, kiedy wszystkie dzieci przeszłyby na Skwarową? Czy znowu nie będzie tak, jak mówi Pani Prezydent, że po budynku będzie hulał wiatr? Budynek jest w bardzo dobrym stanie, jest monitorowany, jest ogrodzony, nasze dzieci czują się tam bezpiecznie i w związku z tym, że taka jest ta szkoła i taką ma renomę, tak duży poziom nauczania, myśmy wybrali to gimnazjum dla naszej wnuczki i dla naszego dziecka. Natomiast przeniesienie jej na Skwerową i innych dzieci z całą pewnością nie będzie reorganizacją, a raczej deorganizacją Wydziału Szkolnictwa w Krakowie, z tego względu, że na pewno poziom nauczania wtedy w Gimnazjum 21 nie będzie już taki, jak jest obecnie. To już nie będzie trzecia szkoła samorządowa w Krakowie, tylko na pewno dalej, na pewno w dalszym. Dlatego też pytam, co Państwo zamierzacie zrobić z budynkiem przy ulicy Komandosów? Bo jestem przekonana, że to jest cel, przykro mi to powiedzieć, ale przyczyny likwidacji Gimnazjum 22 mają swoje według mnie drugie dno i chodzi o budynek przy ulicy Komandosów, a nie chodzi o dobro dzieci i o pieniądze. Te 120 tysięcy to jest iluzoryczna oszczędność. Trzeba będzie wypłacić odprawy nauczycielom. Proszę Panią, to nie wszystko chcemy. Mamy w uzasadnieniu. No to ja tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale tu już nie ma co dodać. Witam Państwa, Marzena Stoch. Ja myślę, że jestem, witam Panią Prezydent, Panią Przewodniczącą
Ja myślę, że ja będę przedstawicielką i Gimnazjum 22, i Gimnazjum 21, i również uczniów i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 25. Dużo tutaj było powiedziane, natomiast nie były przedstawione żądania, które my mamy i tak naprawdę teraz Państwo sobie czytają je, bo dostaliście Państwo tę kartkę, którą mam przed sobą. Chodzi nam przede wszystkim o to, że nikt z nas... Nie, proszę Panią, nie możemy. Proszę nam przysłać na maile. Nie mamy czasu na to. No ale jest tutaj prasa nie dostanie na maila. Proszę Panią... Naprawdę ważne. Niestety nie mogę. Nie mogę dopuścić, aby pani czytała dwustronicowy tekst. Nie czytam, ja tylko mówię. Ja nie będę tego czytać. Pół minuty. No tak, tak się umawiałyśmy. Chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że nikt z nas nie był poinformowany o takich zamierzeniach, jeżeli chodzi o likwidację Gimnazjum 22 i o przeniesienie Gimnazjum 21 do budynku. Będzie to miało skutki dla trzech szkół. Ta procedura, jeżeli będzie zlikwidowane Gimnazjum 22, dla trzech szkół, 21 gimnazjum i szkoła podstawowa. Uczniowie ze szkoły podstawowej, którzy są teraz w szóstych klasach, jakby idą z rejonu do dobrego gimnazjum, w tym momencie, to pani przede mną mówiła, będą utrudnienia. Chciałabym, żeby państwo wzięli też pod uwagę to, że w tym momencie mamy bezpieczne osiedle i bezpieczne dzieci i one pod względem psychologicznym też są zabezpieczone, przychodzą z podstawówki całą klasę. Dziękuję bardzo. 40 sekund pani dostała, nawet więcej niż pół minuty. Natomiast chcielibyśmy, żeby było wykluczone Gimnazjum 21 w ogóle z restrukturyzacji. Ale wiemy, proszę Pani, wiemy z mediów, wiemy, to nie jest jedyne miejsce, o którym dowiadujemy się o Państwa problemach. Dlatego chcemy tylko dowiedzieć się nowe rzeczy, a nie te, które już wszyscy wiemy. Wydaje mi się, pani już poprosimy. Nie wiecie, dlatego że nie bierzecie tego pod uwagę. A skąd pani wie? Jeszcze nie głosowaliśmy, nie dajecie nam szansy. Proszę panią, gdybyście brali pod uwagę, byłby dialog społeczny. Chcielibyśmy, żeby było na przykład zrobione. Będzie, będzie i jest, i państwo robicie zebranie. Pani, bardzo proszę. Jeszcze przed, bo żadne głosowanie się nie odbyło, proszę panią. Bardzo proszę panią prezydent, tak. O ustosunkowanie się też krótkie. No, przykro mi bardzo, tu się krótko nie da, dlatego, bo to wymaga, myślę, jakiegoś no, dłuższego namysłu. Proszę państwa, słysząc to, co państwo tutaj mówią, zwłaszcza, że nie słyszę tego po raz pierwszy, mogę tylko przypisać bardzo złą wolę lokalnemu środowisku. Opowiem, zaraz spróbuję uzasadnić. Otóż, proszę państwa, druk uzasadnienia mówi wyraźnie o tym, że, proszę, ja go przeczytam. W budynku gimnazjum nr 22 będzie funkcjonować gimnazjum nr 21 w roku szkolnym 2012-13. Do gimnazjum nr 21 uczęszcza 379 uczniów zorganizowanych w 7 działach. Realizują oni zajęcia w 13 pomieszczeniach. Proszę posłuchać. Średnie godzinowe obciążenie wyżej wymienionych pomieszczeń jest wysokie i tak dalej. W związku z powyższym proponuje się przejęcie powyższego rozwiązania, dzięki któremu gimnazjum nr 21 będzie dysponowało dwoma budynkami. Czyli nic nie... Dlaczego dalej będę udowadniać tę złą wolę, jaka towarzyszy temu całemu zamieszaniu, jakie państwo organizują w całym Krakowie? Otrzymała pani dyrektor gimnazjum, projekt miał wyglądać następująco. Dzieci ze szkoły przy ulicy Skwarowej, dzieci miasta Krakowa, zasługujące na dobrą edukację, o którą wszyscy tutaj państwo wołają, szkoła osiąga niskie wyniki, jest jedną z najniższych w rankingu, jeżeli w tej diagnozie, jeżeli decydujemy się na likwidację szkół, a tak jest w tym naszym projekcie, no to te szkoły, które zajmują niskie pozycje, muszą zostać zlikwidowane, zatem szkoła przy ulicy Skwarowej. Rozważając problem, jak najmniej utrudnić życie rodzicom tych uczniów oraz tym uczniom, rodzi się pomysł, aby zatrzymać tych uczniów przy ulicy Skwarowej, natomiast żeby ono było otoczone dobrą kadrą nauczycielską, żeby stworzyć im dobre możliwości rozwoju, żeby móc tym uczniom pomóc osiągnąć wysokie wyniki w nauce, świetna szkoła, trzecie gimnazjum w kolejce, wspaniała szkoła swoimi znakomitymi nauczycielami prowadzi dobrą edukację. Jeżeli szkoła będzie się chciała rozwijać, to ta szkoła może skorzystać z tego drugiego budynku. I to jest po prostu projekt.
Jeżeli list, który skierowałam do pani dyrektor gimnazjum numer 20-21 nie był dostatecznie jasny, to odbyło się nasze spotkanie w piątek o godzinie 14 z osobami, które wydawało się radą rodziców, która wydawała się, że rozumiała intencje projektu, a także rozumiała także potrzeby uczniów gimnazjum numer 22. Co w ślad za to, co się dzieje następnie? Następnie się pojawia w procesie restrukturyzacji szkół, gdzie kilka szkół jest ma być likwidowanych. Głównym bohaterem tego fatalnego projektu dotyczącego restrukturyzacji szkół jest wspaniałe, trzecie, najwspanialsze pod słońcem gimnazjum numer 3, które zniknie z mapy Europy, które ucierpi w sposób niemożliwy, który budynek już od dawna, nie wiem, miasto ma jakieś plany. Proszę Państwa, gdzie tu jest mowa w ogóle o jakimś szacunku dla innej szkoły, dla innych rodziców, dla dzieci, uczniów? Przecież to jest w ogóle coś, co w ogóle nie powinno mieć miejsca w sieci publicznych szkół. Pani dyrektor, proszę pozwolić mi skończyć, ja słuchałam uważnie tego, co Pani mówiła. Proszę Państwa, ostatnią rzeczą, jaką chcielibyśmy osiągnąć w tym projekcie, to niszczenie czegokolwiek. Fascynuje nas renoma gimnazjum numer 21, jej trzecie miejsce. Z ogromnym szacunkiem odnosimy się do tej społeczności, której udało się stworzyć taki klimat, w którym można budować bardzo pozytywne działania, jakim jest wypromowanie i w ogóle wprowadzenie dwóch dobrych szkół, szkoły podstawowej i gimnazjum. Ale absolutnie nie mogę popatrzeć z uznaniem na fakt, że po to, żeby robić ferment w mieście, Państwo dezinformują społeczeństwo, mając dokładnie wszystko wyjaśnione. Spotkaliśmy się, obiecałam Państwu list, wysłałam ten list. Mieli go Państwo przedstawić, mieli go Państwo zaprezentować. Nie wiem, czy Państwo to zrobili, czy nie. Ja się zachowałam maksymalnie fair. Zaskoczyli mnie Państwo terminem, po czym słyszę w prasie i otrzymuję szereg maili, w których dowiaduję się o swojej arogancji tylko dlatego, że nie mogłam się stawić w następnym dniu na ustalony termin bez uzgodnienia ze mną, co no jednak każdy ma jakieś plany. Każdy ma tym, jeszcze zwłaszcza, że ja miałam zajęcia ze studentami, to nic złego. Gdyby godzina była przesunięta, na pewno bym była, ale cóż ja czytam. Proszę Państwa, tu trudno kogokolwiek podejrzewać o dobre zamiary. Tu nie chodzi naprawdę o dobrą edukację miasta, tu nie chodzi o dobrą szkołę. Tutaj naprawdę komuś zależy na tym, żeby wprowadzać wielki ferment i zamieszanie. Dlatego, bo w tym projekcie nie ma właściwie żadnego drugiego dna. W tym projekcie jest tylko troska o to, żeby pod tym, co myślałam, że funkcjonuje, czyli rzeczywiście dobra, silna szkoła, gimnazjum numer 21, które swoją doskonałością mogłoby i troską mogłoby otoczyć uczniów gimnazjum numer 22. I absolutnie nikt nie proponował, że Państwo muszą się przenieść do tego budynku, że muszą w tym budynku prowadzić inną działalność, niż dokończyć, że tak powiem, troski nad tymi uczniami, którzy aktualnie są uczniami przy ulicy Skwerowej. Dziękuję. Już dopuszczę do... Moment. Proszę Państwa, ja tylko chciałam Państwa poinformować o jednej rzeczy, o której ja nie wiedziałam. 19 szkół uczestniczy w tych projektach i pewnie z każdej z tych szkół Państwo tu jesteście. I prośbę o zdyscyplinowanie. Jeszcze dodatkowy powód powstał. Pani prezydent może być z nami tylko do godziny 18, a każdy chciałby być pewnie wysłuchany przez panią prezydent. Dlatego bardzo proszę. O zdyscyplinowanie się pani radna. Tylko najpierw pani radna. Państwo radni są zawsze wcześniej niż goście. Pani radna Teodozja Maliszewska, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowna Komisja Edukacji Rady Miasta Krakowa, drodzy Państwo. Chciałam się zwrócić do pani prezydent w sprawie tego przypadku, o którym w tej chwili mówimy. Pani prezydent, proszę się nie dziwić, że ludzie pani nie ufają. Ja osobiście, nie przerywajcie brawami, bo będzie trwało bardzo długo.
Ja osobiście również za każdym razem zastanawiam się, która z pani wersji będzie ostateczna. I proszę się nie dziwić, że nauczyła nas pani tego przez ostatni rok, że trzeba dokładnie uważać, kiedy, gdzie, w jakim kontekście, w jakim miejscu i do kogo wypowiada pani określone zdania. Nie będę komentować sprawy Gimnazjum 21 i 22, chociaż z ogromną radością dowiedziałam się, będąc radną z zupełnie przeciwnej strony Krakowa, że jest takie wspaniałe gimnazjum, że ma trzecią lokatę i że warto by na niego huchać i tmuchać. Ale to jest moja prywatna wiedza, z której ja jako stary belfer jestem dumna. Natomiast pani mówi o konsultacjach, o piśmie, liście, czy jak to pani nazywa, skierowanym do pani dyrektor Urszuli Sawickiej-Patrzałek. Ja rozmawiałam z przewodniczącym dzielnicy, bo tego się nauczyłam przez 22 lata pracy w samorządzie dzielnicowym. Otóż kiedy poprosiłam na dyżur przewodniczącego tej dzielnicy, to ni mniej, ni więcej, ja potwierdziłam to później u dyrektorki, za to pismo, za to, że zapoznała z nim rodziców, została przez panią nazwana nielojalną. I za to ja ją osobiście przepraszam, bo ja jestem radną samorządowcem, a pani jest urzędnikiem samorządowym. Dziękuję. Pani radna Agata Tatara. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo. Ja mam takie pytanie do pani prezydent, bo czytając uzasadnienie do projektu uchwały i analizując diagnozę szkół podstawowych, gimnazjum, które państwo również otrzymaliście, porównując sobie dwie te szkoły, bo o nich rozmawiamy, ja rozumiem tak, że budynek gimnazjum numer 21-22 pozostaje, a rozszerzamy działalność gimnazjum numer 21, tak? Pani przewodnicząca? Tak jest projekt. Znaczy tak jest w uzasadnieniu, nie w projekcie. Projekt dotyczy tylko zamiaru likwidacji 22. Chciałam tylko prosić panią prezydent o doprecyzowanie, w jaki sposób będzie organizacja wyglądała tej szkoły, bo rozumiem tak, że problem być może jest w zarządzaniu tej placówki, bo skoro szkoła ma pozostać, ma rozwijać się szkoła numer 22, która 21, przepraszam, gimnazjum numer 21, które ma nie lepszą infrastrukturę, a gorszą, wynika ze wskaźników, bo ma 5,5, a gimnazjum numer 22 ma 7,5. Wyposażenie po jednym komputerze w pracowni, co się tutaj doczytałam, w skali 1 punkt otrzymuje. I bardzo podobne są te wskaźniki, natomiast różnica jest w edukacyjnej wartości między innymi dodanej. To są punkty ujemne. Czyli ja mogę rozumieć, że problem może leży w zarządzaniu tej placówki, skoro chcemy rozwijać gimnazjum numer 21 i pozostawić go w drugim budynku, gimnazjum numer 22. Dziękuję. Pan, ale błagam pół minuty. Umiem powiedzieć krótko, pani przewodnicząca, pani wiceprezydent, szanowni państwo. Byłem na tym spotkaniu z panią wiceprezydent i chcę powiedzieć, że tu są drobne nieścisłości. Pierwszy, było nas trzech z Rady Rodziców oraz pani dyrektor naszego gimnazjum, jej zastępca. Chcę powiedzieć, że takiego potraktowania dyrektora szkoły mojego gimnazjum to ja się nie spodziewałem. Ostatni raz słyszałem, żeby ktoś tak mówił do kogoś w stanie wojennym. I to był oficer Służby Bezpieczeństwa, który do mnie tak mówił. To było tak chamskie, tak bezczelne. Proszę państwa, jeżeli urzędnik samorządowy w taki sposób potrafi powiedzieć do jakiegokolwiek podwładnego, to jest absolutny skandal. Jest trzech świadków na to, jak pani potraktowała panią dyrektor i że ją pani szantażowała, grożąc także zwolnieniem z pracy, mówiąc, że to ona to wszystko organizuje, kiedy my jesteśmy wystarczająco dobrze zorganizowanymi rodzicami. Naprawdę.
A teraz kwestia samego gimnazjum. Proszę Państwa, czy panie i panowie radni, czy znacie inny przypadek w historii edukacji miasta Krakowa, żeby budować strukturę jakiejś szkoły, gdzie są dwa budynki odległe od siebie około 2 km? Ja jestem menadżerem od wielu lat. Wiem, jakie problemy menadżerskie się wtedy rodzą. Jest jeden dyrektor na dwa budynki. Tu jest jedna szkoła, tu jest druga szkoła. Jaki to ma sens? Jaki to ma sens ekonomiczny? Z uchwały. Uchwała jest krótka. Uchwała mówi tylko o tym, że gimnazjum 22 będzie zlikwidowane. W uzasadnieniu mamy wyjaśnienie, że to będą dwa budynki i tak dalej. Chcę powiedzieć, że jeżeli zrobimy taki duży rejon, to dzieci w tym mniejszym się nie pomieszczą i trzeba będzie utrzymać dwa budynki. I co panowie radni wtedy i panie radne zaproponują? Oczywiście trzeba będzie przenieść dzieci do jednego budynku, bo to będzie ekonomiczne. Tym większym budynkiem jest budynek na Skwerowej. Tyle tylko, czy macie pieniądze na remont? Dziękuję. Dziękuję. Już nie, już chyba wszystko zostało, ewentualnie pani prezydent, czy chce się odnieść? Nie. Zamykam dyskusję w punkcie dotyczącym projektu uchwały według druku 1093. Przechodzimy do następnego punktu. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum nr 50 w Krakowie, ulica Bulwarowa 33. Czy ktoś z państwa radnych chce zadać pytanie? Bardzo proszę. Pani radna Barbara Nowak, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji. Ja mam pytanie co do gimnazjum 50. Istnieje możliwość w prawie mówiąca o tym, że przekazuje się daną szkołę innemu organowi prowadzącemu. Dlaczego tu nie zastosowano w tej uchwale takiej możliwości, natomiast mówi się o likwidacji? Byłoby prościej nam podjąć decyzję, skoro wiemy, że w planie ta szkoła ma przejść pod zarząd Zakonu Palotynów, żeby było to przekazanie. Czy może pani prezydent powiedzieć? Pani prezydent miała swój mikrofon, ale bardzo prosimy. Nie, no bardzo prosimy, bardzo prosimy. Niestety nie ma takiej możliwości prawnej, ponieważ szkoła liczy więcej niż 70 osób, w związku z tym nie możemy przekazać, tylko musimy zlikwidować i przekazać. Tak, więcej niż 70 uczniów, jeżeli jest. Dziękuję. Czy ktoś z gości w tej sprawie? Całe szczęście, dziękuję. Zamykam punkt numer 4 i przechodzimy do punktu numer 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie włączenie 29 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie w strukturę Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie. Projekt uchwały według druku 1095. Chyba tutaj nie powinno być żadnych kontrowersji. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie. A zatem opiniować będziemy za 3 tygodnie. Zamykam punkt 5. Punkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum nr 27 w Krakowie, ulica Malborska 98. Projekt uchwały według druku 1096. Czy ktoś z państwa radnych chce o coś zapytać? Nie. Czy ktoś... Bardzo proszę. Pani radna Barbara Nowak. Przepraszam. Ja chcę się tylko dowiedzieć, czy przy analizie demograficznej środowiska wzięto pod uwagę to, że ten teren będzie rozbudowany o kolejne bloki. Proszę państwa, staraliśmy się możliwie jak najstaranniej analizować projekty rozbudowy w tych rejonach, w których likwidujemy te szkoły i szacujemy te liczby uczniów, przewidujemy ten wzrost demograficzny. No, to wszystko zostało uwzględnione w tym procesie restrukturyzacji. Dziękuję. Tutaj mam z gości prośbę o zabranie głosu. Czy państwo z gimnazjum 27 kogo delegują do zabrania głosu? Tutaj mamy, bardzo proszę, niecała piątka. Proszę się zdecydować, kto. Pani dyrektor. Proszę się przedstawić. Marta Kozłowska-Jewuła, gimnazjum 27, nowo mianowany dyrektor od 1 września 2012. Pani wiceprezydent, pani przewodnicząca, szanowni goście.
W imieniu społeczności Gimnazjum nr 27 domagamy się weryfikacji danych, na podstawie których została podjęta krzywdząca dla nas decyzja. W piśmie skierowanym do radnych na ręce pana prezydenta, pani wiceprezydent, przedstawiamy argumenty sprostowania oraz opinie, które są przeciwwagą dla uzasadnienia zamieszczonego w projekcie uchwały. Dysponujemy budynkiem, w którym nie jesteśmy sami. W budynku wiatr nie hula. Jest z nami Dom Kultury Podgórze, filia Klubu Kultury Wola Duchacka i Szkoła Publiczna Niesamorządowa Szkoła Podstawowa. Budynek jest w pełni wykorzystany do późnych godzin wieczornych. Nieprawdą jest też, że mamy 3 sale gimnastyczne. Dwa pomieszczenia zaadoptowane do celów sportowych o powierzchni 30 m2 i 70 m2, które dzisiaj pan prezydent miał okazję zobaczyć. Do naszej szkoły przychodzi wiele uczniów z dysfunkcjami. To jest około 40%. Nie uwzględniono tych uczniów, podając, że szkoła posiada niskie wyniki nauczania. A to, proszę państwa, nieprawda. Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, właśnie pracując z tymi uczniami, EWD jest dodatnie. W części humanistycznej zostało one przez OKE ocenione jako szkoła wspierająca i częściowo sukcesu, więc nie trudno tego faktu zauważyć. I ostatnie moje pytanie. Pytam, dlaczego podejmując tak niekorzystną dla nas decyzję, nie wzięto pod uwagę bezpieczeństwa naszych uczniów, naszej działalności opiekuńczo-wychowawczej, akcji charytatywnych na rzecz środowiska, pracy samorządu szkolnego oraz wychowania patriotycznego, opinii społecznych. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo pani dziękuję za minutę głosu. Bardzo proszę. Rodziców Gimnazjum nr 27. Ja będę czytała z kartki, będzie lepiej, prościej. Występuję w imieniu rodziców uczniów Gimnazjum nr 27 przy ulicy Malborskiej 98. Jesteśmy zaniepokojeni pogróżkami, które padają pod adresem naszych dzieci na portalach społecznościowych. Młodzież kibicuje Wiśle, a nasza Krakowi. Kto weźmie odpowiedzialność za zdrowie i życie naszych dzieci? Chciałam jeszcze tutaj dołożyć, że kilka lat temu na naszym osiedlu został właśnie pobity uczeń z naszego gimnazjum przez przeciwny właśnie klub. I zaznaczam jeszcze wcześniej, że na naszym osiedlu już dochodziło do właśnie tego typu bójek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 50 sekund, proszę. Jak się tak będziemy dyscyplinować, to okej, zdążymy wszyscy. Dzień dobry państwu. Witam pani prezydent. Ja reprezentuję również gimnazjum nr 27. I mam takie pytanie, które chyba dotyczy większości szkół w Krakowie. Mianowicie. Proszę się przedstawić z imienia i nazwiska. Pawłowski Zbigniew, nauczyciel gimnazjum 27. Dziękuję. W uzasadnieniu zarządzenia prezydenta miasta Krakowa dotyczącego likwidacji naszego gimnazjum przy ulicy Malborskiej 98 jednym z powodów jest przewidywany spadek liczby uczniów w wieku 13-15 lat do roku 2018 do poziomu 3%. Zatem w uzasadnieniu jest napisane, do krakowskich szkół gimnazjalnych uczęszczać będzie mniej uczniów. Proszę państwa, według audytu startowego, który był wykonywany przez Urząd Miasta Krakowa, czyli prognoza rozwoju edukacji dla miasta Krakowa na lata 2011-2018. Prognozowany wzrost liczby gimnazjalistów dla rejonu Podgórze jest 16%.
Więc tutaj różnica w tych cyfrach wydaje się dość znaczna i mam pytanie, dlaczego ta różnica wystąpiła? Biorąc pod uwagę dane demograficzne według GUS-u na lata 2011, 2015, 2020 nastąpi wzrost liczby uczniów w tym przedziale wiekowym i to dość znacznie. A apogeum osiągniemy w roku 2020, gdzie jest przewidywany wzrost o około 2000 uczniów w tym przedziale wiekowym dla miasta Krakowa. To jest pytanie dotyczące demografii. Ja rozumiem, że bierze się pod uwagę dane statystyczne dotyczące, nie wiem, całego okręgu makroregionu Polski, natomiast nie zostali potraktowani przez pryzmat danej dzielnicy. Dzielnica Wola Duchacka Podgórze została sklasyfikowana, jeżeli chodzi o inwestycje budowlane wielorodzinne, na piątym miejscu, również według tego audytu startowego, który został wykonywany przez Urząd Miasta Krakowa, jako piąta dzielnica. Następuje ogromny przyrost budownictwa mieszkaniowego w tym rejonie. Proszę Państwa, czy my nie bierzemy pod uwagę tego, że no może tych gimnazjalistów w naszym przypadku nie mamy dzisiaj, ale będziemy mieć jutro, pojutrze, za rok, za trzy lata. Szkoła to nie jest produkcja czegoś tam. To jest proces edukacyjny, który musi być rozwinięty w czasie, musi trwać. I biorąc pod uwagę decyzję o likwidacji, pozostawienie szkoły, uważam, że absolutnie powinniśmy również brać pod uwagę dane demograficzne dla danej dzielnicy, dla danego rejonu, nawet dla danego osiedla. W przypadku naszej szkoły proszę kończyć. Ostatnie zdanie, jeżeli Pani pozwoli. Buduje się i w przeciągu pół roku lub roku zostanie oddanych do inwestycji, do zasiedlenia 27 bloków wielorodzinnych, w sumie około 961 mieszkań. Proszę Państwa, to daje nam sumę około 3-4 tysiące nowych mieszkańców w bezpośredniej odległości od likwidowanej przez Państwa szkoły. Jeżeli Pani Prezydent może do tego się ustosunkować, bardzo bym prosił. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Niestety 3 minuty. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Czy Pani jakieś nowe fakty? Agnieszka Masłowska, reprezentuję Gimnazjum 27. Chodzi o moją... Ale Pani jest rodzicem, nauczycielem? Tak, jestem rodzicem niepełnosprawnego dziecka, które uczy się w tej szkole. Moja córka ma mutyzm wybiórczy. Jest to rzadka choroba, która polega na ograniczonym nawiązaniu kontaktu z ludźmi dorosłymi, jak i rówieśnikami. W tej szkole córka się odnalazła. Jeżeli zostanie przeniesiona do innego gimnazjum, niestety nasza walka z chorobą pójdzie na marne. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Proszę. Maria Gniadek, zastępca dyrektora Gimnazjum 27. Ja chciałam tylko jedno zdanie. Szkoła, którą proponuje się naszym dzieciom na ulicy Bujaka, jest oddalona od naszej 45 minut pieszo. Nasze dzieci, naprawdę rodziców naszych dzieci nie stać na to, żeby tam dojeżdżać i muszą po drodze pokonać dwa bardzo ruchliwe skrzyżowania. Myślę, że to jest ważne. Druga sprawa, tylko jedno zdanie. Proszę, żeby zauważyć osiągnięcia naszej pani dyrektor od września, kiedy podejmuje się taką decyzję, bo wcześniej nie miała możliwości działania. Także poczyniono naprawdę duże inwestycje. Zarabiamy na siebie, wynajmując pomieszczenia i prosimy o szansę dla naszej pani dyrektor. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze nie, czy Pani Prezydent? Chciałabym się odnieść do tych danych demograficznych, bo tutaj Pan o to prosił. Proszę Państwa, no, w różnych, trudno jest tak naprawdę orzekać o problemach szczegółowo, dlatego, bo analizy, które prowadzimy dotyczące tego, gdzie uczą się uczniowie, a gdzie mieszkają, wskazują na to, że nie ma żadnej prawidłowości. To znaczy budujące się osiedla nie zasilają szkół w pobliżu, w innym miejscu z kolei. Tak się dzieje. Jednym słowem bardzo, bardzo trudno jakby zdecydowanie odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja demograficzna
w otoczeniu szkoły przy ulicy Malborskiej, ale warto popatrzeć na to, jak w ogóle będzie to wyglądało w mieście. I tak, jeżeli chodzi o 13-15 lat, czyli ten wiek okołogimnazjalny, aktualnie mamy 17 603 osoby w tym wieku. Natomiast w 2015 roku będziemy mieć wzrost 19 130. W 2020 to się utrzyma na tym samym poziomie, bo 19 234. Inne analizy stanu urodzeń pokazują mniej więcej tę sytuację. Czyli łącznie we wszystkich, gdyby te wszystkie osoby, które urodzone, uczęszczające, kontynuowały tę naukę, to jest ten wzrost o około 2000 osób. Podczas gdy analiza miejsc w szkołach pokazywała, że mamy tych szkół kilkanaście za dużo. Czyli średnio ten wzrost, bo krótkotrwały, dlatego, bo zupełnie inaczej to potem za chwilę wygląda, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o 16-18 lat, tutaj jest gwałtowny z kolei spadek. Natomiast te 3 lata tego wzrostu, no to w tych szkołach, które posiadamy, no spokojnie znajdą ci uczniowie miejsce, ponieważ nie 2000 miejsc za dużo mamy, tylko znacznie więcej miejsc. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę, Pani Radna Agata Datara. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Ja mam takie pytanie i prośbę do Pani Dyrektor i do Pani Prezydent, bo mnie to bardzo zawsze dziwi, dlaczego tak różne mamy dane podawane, ponieważ czytając sobie analizę, zarówno Gimnazjum 27 i 22 otrzymało równocześnie 11,98. Suma to jest wagami, to są punkty. Natomiast Pani Dyrektor mówiła o wyższych ocenach, jeżeli chodzi o edukacyjną wartość dodaną. My zapisane mamy wartość tutaj 2011, część humanistyczna 0,5, natomiast część matematyczna minus 2,5, średnia EWD minus 1. I teraz tak, skoro szkoła otrzymała tutaj pozytywne oceny, to chciałabym zapytać, jaka jest rzeczywista różnica pomiędzy punktami, które my mamy podane, a wiedzą Pani Dyrektor? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, w jaki sposób Pani Prezydent zapewni tutaj przy ewentualnym przeniesieniu dzieciom do proponowanej szkoły przy ulicy Bujaka warunki nauki i klasy ewentualnie integracyjne? Czy one będą, bo w myśl rozporządzenia zmieniają się i właściwie tych klas integracyjnych nie będzie, ale jest to odległość i czy mamy takie zapewnienie, że zostaną zapewnione dobre warunki dla dzieci? Dziękuję. Dziękuję. Pani Prezydent, bardzo proszę. To znaczy, ja nie bardzo rozumiem pytania, bo przecież gimnazjum nie jest integracyjne. Natomiast jeżeli w każdej, proszę Państwa, w każdej z naszych krakowskich szkół, podstawowych, gimnazjach i liceach, są dzieci niepełnosprawne. I w każdej z tych szkół mają zapewnione warunki edukacji. Także to nie jest jakaś specyfika danej szkoły. Nie mówimy o szkołach integracyjnych, tylko mówimy o szkołach masowych. W związku z tym jest w tej chwili taka tendencja, że znaczna część rodziców dzieci niepełnosprawnych posyła dzieci do szkół masowych. W związku z tym przy ulicy Bujaka zapewne tam jest wiele uczniów niepełnosprawnych i jeżeli poszczególne typy niepełnosprawności znajdą tam odpowiednią troskę i opiekę, bo przecież to są krakowskie szkoły, o których właśnie Państwo mówią, że są dobre, dobrze wychowują, we właściwy sposób zajmują się uczniami. Dziękuję. Skoro nie ma więcej pytań, myślę, że co do średniej odpowiedzi. Pani Prezydent. Proszę Państwa, wynik EWD jest, może tutaj Państwo zechcą wysłuchać Pana Dariusza Domańskiego, żeby w ogóle wytłumaczyć metodologię tego, jak zbudowana jest diagnoza. Pani Dyrektor, my mamy, proszę pamiętać, że pracujemy na wynikach z końca września, bo to są dane z SIO. I wtedy ta diagnoza była konstruowana. Również wyniki, wartość edukacyjna, wartość dodana także. Także to, co się w tym momencie dzieje w szkole, my nie jesteśmy w stanie tego diagnozować. No, jest taki moment, w którym powstała ta diagnoza. Tak.
Tak, to jest listopad. Nie możemy jej weryfikować z każdym dniem, no bo to nie był porównywalny materiał. Tak. Dziękuję bardzo. No jeszcze w razie czego jutro dyskusja. Proszę. Bardzo proszę. Dziękuję. Czy pani prezydent odpowie? Bez odpowiedzi. No, przecież musi dziękuję. Być no ale to jak ci ludzie mają? No ale to jest. No. Proszę państwa, no kto zapewni? Przecież to przyznają państwo, że to jest pytanie retoryczne. No, no. Nie, 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 nie. Przepraszam pani prezydent, ale to jest pytanie podstawowe i to nie jest pytanie tylko przy tym jednym gimnazjum, przy tej jednej szkole, ale przy kolejnych, bo takie samo pytanie będzie się powtarzać przy kolejnych projektach uchwał. Proszę państwa, czy państwu się nie rysuje miasto potwór, w którym nie można spotkać uczniów z dwóch różnych sąsiednich szkół, dlatego, bo będą się zabijać tylko dlatego, że należą do różnych klubów. Przecież to o czym my rozmawiamy, to jest jakieś szaleństwo. Przecież, ale to jest. Przecież proszę państwa, no to najwyższa pora, żeby te dzieci spotykały się właśnie w różnych miejscach po to, żeby je integrować. Tyle słów w tej sali, tyle słów pada na temat integracji, między innymi w tej sali. Tyle słów, proszę państwa, no oczywiście, że można podzielić miasto na getta zwolenników poszczególnych klubów, można budować zasieki, to też jest pewna filozofia, ja nie wiem, czy państwo radni będą sprzyjać takiej filozofii. Dziękuję. Zamykam punkt 6 i przechodzimy do punktu 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum nr 45 w Krakowie, osiedle Willowe. 1. Projekt uchwały według druku 1097. Czy ktoś z państwa radnych chce zadać pytanie? Pani radna Barbara Nowak. No tu pytanie jest dokładnie podobne do tego, co było przed chwilą, czyli o bezpieczeństwo dzieci. I to nie chodzi o to, pani prezydent, czy my chcemy budować getta, czy nie. Fakt są takie niestety, że na nowochódzkich osiedlach i nie tylko w Krakowie ginęli ludzie. I my nie możemy w tym momencie przymykać na to oczy, bo to jest to, co spędza rodzicom sen z powiek. Bezpieczeństwo dzieci jest bardzo ważną sprawą. I pytanie to naprawdę jest zasadne i wypadałoby się do niego inaczej ustosunkować. Ale ja mam pytanie oprócz tego bezpieczeństwa przechodzenia z osiedla willowego, ewentualnego oczywiście, na osiedle kolorowe. Pytanie jest takie, jak popatrzy się na EWD, to oba gimnazja mają EWD niskie, że tak powiem. Jest to wytłumaczone środowiskiem, w jakim te gimnazja pracują i nie znaczy, że te wyniki są złe. Te wyniki są może na miarę właśnie tego środowiska, w którym przyszło pracować nauczycielom z tych gimnazjów. Ale ja mam pytanie takie, które też powtarza się przy innych sytuacjach, pozwolę sobie teraz zadać. Czy były przeprowadzone rozmowy z dyrektorami tych dwóch gimnazjów, zanim zapadł w ogóle pomysł, zanim pojawił się pomysł połączenia tych dwóch gimnazjów? Czy faktycznie gimnazjum nr 48 będzie przygotowane do tego, żeby podołać problemom wychowawczym, jakie pojawią się, kiedy przyjdą uczniowie z gimnazjum z Willowego? I czy faktycznie jest taka możliwość, żeby te klasy przyszły z wychowawcami? Rozumiem, że tu nie ma mowy o nauczycielach, tylko wychowawcach.
I na ile ci, czy faktycznie pani dyrektor na przykład gimnazjum 48 wyraziła taką chęć i już dzisiaj przed arkuszem organizacyjnym może powiedzieć, że tych nauczycieli zatrudni? No pytań o tu jest bardzo dużo, no ale może tyle na razie. Dziękuję. Pan radny Jerzy Sonik. Ale co innego piłkarze, co innego kibice, panie radny, o ile się nie mylę, ale jakiś problem jest, no. Dokładnie, tu jest naprawdę kwestia tego, że ludzie ginęli. No, ja nie widzę powodu... Bardzo proszę, kto z państwa, czy ktoś... Nie, tamten wątek już skończyliśmy z gimnazjum 20. Czy ktoś w sprawie... Zapraszam, pan radny Edward Poremski. Mówimy o projekcie likwidacji gimnazjum 45. Szanowna pani przewodnicząca, pani prezydent, drodzy państwo. Widzę, że spłycamy temat ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ no, jak dotychczas widać, nikt nie chce wziąć za to odpowiedzialności. A ja powiem tak, ustosunkuję się do gimnazjum typowo 47 i tu do kolegi Jerzego, mojego przyjaciela, że czy tam chodzą kibice? Nie, drodzy państwo, tam nie chodzą kibice, tylko proszę zwrócić uwagę, że ta społeczność, to chodzili dziadkowie i chodzili rodzice i chodzą ich dzieci. To jest społeczność taka, która jakby jest jedna ustalona, prawda? I teraz przenoszenie, i oni tam mieszkają w pobliżu, prawda? I teraz przenoszenie tych dzieci, którzy obecnie chodzą do gimnazjum 45 na teatralne, czy na handlowe, czy na kolorowe, gdzie jest najdalej na kolorowe w tej chwili, słoneczne również daleko, czy na bulwarową, gdzie najprawdopodobniej przejmą to palotyni. No, bardzo dobrze. Tylko tu chodzi właśnie o bezpieczeństwo tych dzieci. Ja nie mówię, że tego się nie da zrobić, to się może da zrobić, tylko na dzień dzisiejszy tego się, drodzy państwo, nie da zrobić. Ja bym bardzo prosił, żeby jednak pani prezydent zwróciła uwagę na bezpieczeństwo tych dzieci. Tu był bardzo mocno podnoszony temat ulicy Malborskiej, prawda? Oczywiście, że są tak podzielone. To są rodzinne, że tak powiem, szkoły. Od dawien dawna. I no, temu tematowi według mnie należy się bardzo mocno przypatrzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze? Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Renata Barańska, jestem nauczycielem w gimnazjum nr 45. Ja nie chcę powtarzać tych argumentów dotyczących bezpieczeństwa i spraw, które praktycznie dotyczą każdego gimnazjum. Myśmy też pozwolili sobie radnym wysłać drogą mailową jakby odniesienie się do argumentacji. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć coś na temat tego wskaźnika EWD. Dlatego, że wszyscy dyrektorzy wiedzą, na czym to polega, prawda? Ale państwo radni być może no, nie chcę całej idei wyjaśniać. Tylko powiem tylko tyle. Gimnazjum nr 45 jest na osiedlu Wilowym Starym wokół mnóstwo szkół i w naszym, że tak powiem, otoczeniu trzy bezkonkurencyjne szkoły katolickie. To znaczy Salezjanki, Salezjanie na Piastów, teraz będą Palotyni i bardzo dobre oddaje hołd gimnazjum na osiedlu teatralnym. Natomiast co mówią wskaźniki EWD? One są dostępne ogólnie dla wszystkich na stronach CKE i stronach OKE. Można sprawdzić. Ja sobie pozwoliłam zebrać wskaźniki EWD z otoczenia naszej szkoły, czyli praktycznie wszystkich tych gimnazjów, które są w najbliższej hucie, tam 43, 48, 46 i tak dalej. I co się, proszę państwa, okazuje? Oprócz gimnazjum nr 50 wszystkie wskaźniki trzyletnie, wszystkie te szkoły mają wskaźniki w tej samej kategorii. One się dzielą na takie fajne nazwy, szkoła wymagająca wsparcia. Więc są nawet takie gimnazja, których nie będę wymieniała, które mają wskaźnik szkoła, jak to tutaj, żeby nie powiedzieć brzydko, szkoła niewykorzystanych możliwości. Więc myślę, że tutaj ten wskaźnik, jak raz EWD, trzyletni, niewiele mówi. Natomiast wskaźniki roczne, które można sobie przeliczyć, każda szkoła sobie może przeliczyć, mówią też o pewnym jakby postępie, bo nasza szkoła
wskaźniku EWD za rok 2011-12 miała na przykład w części humanistycznej dodatni wskaźnik, czyli jest tą szkołą wspierającą. Natomiast ewidentnie no, w części matematyczno-przyrodniczej ten wskaźnik jest ujemny. To tyle. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Proszę Państwa, niskie wyniki naszego gimnazjum w egzaminach to jest bezsprzeczne. Też w jakimś kontekście trzeba odebrać. Przyjmujemy dzieci rejonowe, które wybierają naszą szkołę z różnych powodów i nie tylko dlatego, że się nie dostały do szkoły katolickiej, czy się nie dostały do szkoły tej najlepszej, bo też są inne powody, że dzieci wybierają szkołę rejonową. I jakby w odniesieniu do potencjału, z jakim przychodzą, te ich wyniki wcale nie są taką ostateczną miarą klęski, bo one po prostu pokazują ciężką pracę i to pokazują, że dzieci mają jednak szansę na jakiś rozwój. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. 3 minuty było. Czy ktoś z Państwa jeszcze tutaj dodać coś chce? Dziękuję bardzo. Zrealizowaliśmy punkt 7. Przechodzimy do punktu 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum nr 44 w Krakowie na osiedlu na Stoku 34. Projekt uchwały według druku 1098. Czy ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę, pani radna Barbara Nowak. Ja mam pytanie do pani prezydent. Dlaczego jest pomysł likwidacji jedynego gimnazjum rejonowego w tej dzielnicy? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce o coś zapytać? Proszę. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Małgorzata Hutyra, dyrektor gimnazjum nr 44. Chciałam odnieść się do uzasadnienia przedstawionego projektu uchwały. Przedstawiony spadek liczby uczniów jest wynikiem niżu demograficznego, a nie stopnia popularności szkoły, który podkreśla się w tym uzasadnieniu. Świadczy o tym fakt, iż od 3 lat rekrutacja ilość uczniów w kolejnych klasach pierwszych utrzymuje się na tym samym poziomie. Do gimnazjum nr 44 trafiają wszyscy uczniowie z obwodu, również ci, którzy z trudem ukończyli szkołę podstawową. Świadczą o tym bardzo słabe oceny na świadectwie z klasy 6 oraz wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej. Uczniowie, którzy mieli dobre i bardzo dobre wyniki po szkole podstawowej, również na zakończenie gimnazjum uzyskują wysokie wyniki z egzaminów końcowych. Sumarycznie daje to niestety wynik słaby. Mając na względzie poprawę tych wyników, wdrożyliśmy programy naprawcze w zakresie nauczania. Śledząc losy absolwentów, należy zwrócić uwagę na fakt, że zdecydowana większość z nich kontynuuje naukę w technikach i liceach, a nie w szkołach zawodowych, mimo niskiego wskaźnika EWD. Koszty utrzymania ucznia wyliczono na podstawie danych za rok 2011, a znaczące działania w celu obniżenia kosztów funkcjonowania szkoły podjęto w 2012 roku. Szkoła została potraktowana przedmiotowo, a nie podmiotowo. W uzasadnieniu podawane są jedynie czynniki ekonomiczne. W żaden sposób nie została uwzględniona rola szkoły w środowisku lokalnym. Jesteśmy placówką przeciwdziałającą patologiom społecznym, wychowującą przez sport. Jesteśmy lokalnym centrum aktywności ekologicznej, placówką rozbudzającą wrażliwość i pobudzającą do działań na rzecz innych ludzi. Mamy pomysł na popularyzację szkoły, tworzymy klasy dla uczniów o różnych zainteresowaniach według programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli i zatwierdzonych przez kuratorium oświaty. Chcemy utworzyć klasę szachową. Są to działania, które dają realną szansę na wzrost liczby uczniów szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja jestem reprezentantką, nazywam się Lidia Lopek, jestem reprezentantką właśnie Rady Rodziców Szkoły Gimnazjum 44 i chciałabym tu przedstawić stanowisko rodziców odnośnie likwidacji tej szkoły. Pierwszym punktem to jest taki punkt, że obawiamy się o los naszych dzieci. Nie wiemy, co się z nimi stanie po likwidacji gimnazjum nr 44, kiedy na osiedlu na Stoku zostanie tylko gimnazjum integracyjne, nie będzie gimnazjum rejonowego na tak dużym terenie, a liczy ten teren 14 tysięcy mieszkańców. Dzieci w tej szkole, o której mówię, czują się bardzo dobrze, bezpiecznie. W przypadku trudności
mogą liczyć na pomoc nauczycieli. Rodzic nie pozostaje sam w sytuacji problemowej, może liczyć na wsparcie pedagogów. Dla uczniów wymagających specjalnego podejścia edukacyjnego zorganizowano wiele zajęć dodatkowych, wyrównawczych, rewalidacyjnych, wspierających psychologicznie. Jak ci uczniowie odnajdą się w gimnazjum 74? To jest takie pytanie rodziców, do którego nie chciano ich przyjąć. Urząd Miasta w uzasadnieniu projektu uchwały jako argument przeciwko szkole podał wyniki egzaminu gimnazjalnego. Stoimy na stanowisku, że nie można oczekiwać bardzo wysokich wyników po uczniach, którzy sprawdzian po szkole podstawowej napisali na poziomie średnio 50% punktów. Nie chcemy, aby szkoła była likwidowana, bo włożyliśmy jako rodzice na jej wygląd dużo, dużo pieniędzy, pracy i swojego czasu. To właśnie my, rodzice, z własnych środków pomalowaliśmy sale lekcyjne, korytarze. Miasto nie dało nam żadnych pieniędzy. Decyzję swoją motywujemy doświadczeniami z zakresu szkoły podstawowej nr 98, wchodzącej w skład zespołu szkół ogólnokształcącej integracyjnej nr 6, dotyczących niesprawiedliwego systemu rekrutacji do tego zespołu. Wybór dzieci o wysokiej średniej przynajmniej 5. Pomijanie uczniów o niższych możliwościach intelektualnych. I tu się nasuwa pytanie, gdzie tu mowa o integracji? Zmiany zaproponowane przez miasto są niekorzystne dla rodziców i uczniów gimnazjum 44. Rodzice specjalnie dowożą dzieci nawet spoza rejonu, bo oferta profilowa, klasa wojskowa, filmowo-fotograficzna jest tak ciekawa i inna od tej zaproponowanej przez inne krakowskie gimnazja, że po prostu nie chcielibyśmy tego stracić. Dlatego nie myśli się o dzieciach, które rozpoczęły naukę w klasach pierwszych i w swoich profilach. Chcą rozwijać pasje i zainteresowania i takiej szansy nie będą miały w tym naszym przyszłym gimnazjum. Nie zgadzamy się z decyzją miasta. Będziemy protestować i walczyć o szkołę, bo wybraliśmy ją celowo jako placówkę edukacji dla naszych dzieci, z której jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni. A teraz taką małą dygresję w kierunku pani prezydent i państwa, którzy będą decydentami. Chciałabym, szanowni państwo, powiedzieć tak. Decyzję waszą można porównać do kiepskiego lekarza, który wypisał receptę choremu, którego nie widział. Żadna reanimacja mu nie pomogła, pacjent umarł. Będziecie państwo kiepskimi lekarzami, jeśli podpiszecie tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja tylko pozwolę sobie zwrócić uwagę, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły. O tym, że decyzje nie zapadły, świadczy obecność państwa. Gdyby decyzje już były podjęte, to państwo by tutaj nie przyszli. Dlatego proszę nie używać takich zwrotów, że decyzje zostały już podjęte, bo dopiero rozpoczynamy cały proces uchwalania tej uchwały. Rozumiem, że nikt już więcej. Czy pani prezydent chce się odnieść? Tak, tak, oczywiście. Bardzo proszę. Tutaj tyle wątków zostało poruszonych. Może zacznę od tego chorego, którego nikt nie widział. No to muszę stwierdzić, że pani dyrektor Saborska-Teracka była we wszystkich szkołach, które są w tym druku. W związku z tym no nie jest to możliwe, żeby chorego nikt nie widział. Natomiast kolejna sprawa, proszę państwa, to wątpliwość dotycząca sąsiednich szkół. Tutaj kluczem, znaczy można różnie oczywiście patrzeć na sprawy edukacji miasta, ale szkoły, które przyjmują wyłącznie uczniów z niskimi wynikami, szkoły, które nie cieszą się popularnością, wręcz przeciwnie, z roku na rok spada ich popularność. Szkoły, które
Proszę Państwa, no przecież to są... Przepraszam bardzo, Pani Prezydent. Proszę teraz pozwolić mi skończyć. Tak, to są, gdyby są szkoły, jest mniej dzieci, wszyscy to stwierdzamy. I to powoduje, że pewne szkoły, w każdej szkole są miejsca. Rodzice i dzieci wybierają jakieś określone szkoły. Inne szkoły nie cieszą się tą popularnością. Następuje pewna polaryzacja tych szkół i my mamy do czynienia z tym procesem. I nieładnie jest, jeżeli Państwo obwiniają nawzajem swoje szkoły, że przyczyną tego, że spadku zainteresowania tą szkołą to jest niewłaściwa praca innej szkoły, to nie stawia żadnej z tych szkół w dobrym świetle. Jedni kochają integrację, inni mówią, że nie ma żadnej integracji, bo wybiera się najlepszych uczniów. Proszę Państwa, to są wszystko pomówienia. Diagnoza jasno mówi. Szkoła, niskie wyniki nauczania, słabe EWD. Czy to jest dobra szkoła, w której należy edukować dzieci? Przecież dzieci powinny zmierzać do mieć jakiś wzór, jakiś przykład, jakąś konkurencję, jakąś rywalizację. Powinni być bardzo dobrzy uczniowie, słabsi uczniowie. To jest normalny klimat edukacji. A sama Pani mówi, że przyjmowane są w większości dzieci, których średnia, które mają zaledwie 50% punktów po szkole podstawowej. Ja nie sądzę, żeby to był dobry klimat. Jeżeli w ogóle decydujemy się na restrukturyzację sieci, to przecież nie szkoły z czołówki tej diagnozy mają zniknąć, tylko szkoły, które mają najniższe wyniki. Dlatego proszę też zachować jakby taki umiar. Pytała Pani Radna o to, czy zasadne jest likwidowanie jednego gimnazjum w dzielnicy. No, to jest dylemat rzeczywiście, natomiast do każdego wiadomo, że wtedy zostanie przeniesiony obwód, natomiast analiza tej sytuacji pokazuje, że każde dziecko ma nie dalej z rejonu niż 4 km, także tutaj mieścimy się, po prostu będzie się to wiązało z przesunięciem obwodu. Natomiast no, tak się stało, że to właśnie, że te wyniki no, tak się usytuowały. I naprawdę prosiłabym, żeby Państwo się naprawdę poważnie zastanowili, Państwo radni nad tym, czy my chcemy utrzymywać, każda z tych szkół na pewno zatrudnia wielu cennych nauczycieli. Każda z tych szkół ma robi co może dla swoich uczniów, ale czy tworzenie get, szkół super, rewelacyjnych, do których wszyscy chcą chodzić i szkół, do których nikt nie chce, no przecież to przecież te szkoły powinny zniknąć z mapy miasta. Jeżeli jakieś w ogóle zniknąć muszą, no bo to jest jakby pytanie, ale to już nie jest pytanie do mnie. Dziękuję. Ale nie widzę powodu, no bo nie mamy o czym. Pani radna tak. Pani radna zawsze i pan radny zawsze, a goście... Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo. Jak widzicie Państwo, odzywam się tylko dzisiaj w sprawach tak zwanych ogólnych, a nie konkretnych szkół, bo przed nami jeszcze 3 tygodnie. Każdą z tych szkół będziemy analizować dokładnie. Ja mówię w swoim imieniu jako radna i członek tej komisji. Dzisiaj nie opiniujemy niczego, ale muszę zaprotestować kolejny raz. I będę to z uporem maniaka robiła za każdym razem, kiedy dla szkół działających pod rygorem ustawy o obowiązku szkolnym w rejonach tych szkół, gdzie przyjmuje się każde dziecko, niewybrane, nie 5-0 na starcie, inaczej z tobą nie rozmawiamy, każde dziecko, a więc te z dysfunkcjami też, bo to są wszystkie nasze dzieci. Nie każdy ma percepcję Einsteina i używanie argumentu pani prezydent, słabe wyniki tych szkół, ja to pani mówię kolejny raz, ale pani to też z uporem maniaka powtarza. Wyniki są do brania pod uwagę dla szkół, które się kończą maturą. To jest zgoda. Ale na miłość boską nie tam, gdzie jest ustawa o powszechnym obowiązku szkolnym. I pogranicze normy rozwojowej to też jest dziecko. I proszę mi tu... Dobra, idę, bo będziecie znowu bić was. Nie wolno tego robić. Po prostu żadnemu rasowemu belfrowi tego robić nie wolno.
Tak, pani prezydent. Proszę pozwolić, że dwuminutowa uwaga w tej sprawie. Proszę państwa, czego nie wolno robić? Nie wolno robić, tworzyć środowiska, które słabo stymuluje rozwój. Spotykanie się dzieci, które mają, w których wszystkie, jak tutaj wcześniej moja przedmówczyni, bo przecież nie ja, powiedziała, że są dzieci, które mają niskie wyniki, to nie jest dobry klimat do rozwoju, proszę państwa. Te dzieci zasługują właśnie na wielką troskę, na to, żeby mogły uczyć się w środowisku normalnym, naturalnym. A środowisko naturalne to środowisko zróżnicowane. Uczniowie bardzo dobrzy, uczniowie średni i uczniowie, którzy muszą więcej pracować. Dziękuję. Pani dyrektor szkoły 98. Ale bardzo proszę, tak pół minutki tylko. Ja chciałam tylko odnieść się w jednej sprawie. Dzieci nie zostały nieprzyjęte, tylko taki jest system rekrutacyjny dla całego Krakowa. Jednakowy system elektroniczny, punktujący tak samo osiągnięcia jednych, jak i drugich. Poza tym, jeżeli na 60 dzieci, 1/3 to są uczniowie niepełnosprawni, z obniżoną sprawnością normą intelektualną i inną, i potrafimy tak wypracować wyniki, że osiągamy dodatnią wartość edukacyjną, to jest po prostu umniejszanie pracy nauczyciela, którzy muszą włożyć ogromny wysiłek swój w to, żeby te dzieci właśnie, które są z pogranicza, które są niesłyszące, niedowidzące, nie osiągnęły dobre wyniki, bo inaczej edukacyjna wartość dodana nie będzie. Żadne dziecko, które złożyło dokumenty i w rekrutacji elektronicznej zostało, że tak powiem, przypisane do naszego gimnazjum, nie zostało nieprzyjęte. Nie zostały przyjęte te dzieci, dla których już nie było w naszym gimnazjum miejsca. Natomiast tego typu sugestie, które są tutaj, to jest po prostu skłócenie środowiska lokalnego. To są działania niepedagogiczne i niemoralne. Dziękuję. Rozumiem, że wyczerpaliśmy ten punkt. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkół ogólnokształcących nr 13 w Krakowie, ulica Kazimierza Odnowiciela 2. Czy ktoś z państwa radnych ma pytanie? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji, przepraszam, w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej nr 3 w Krakowie, ulica Topolowa 22. Kto z państwa radnych ma pytania w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę, czy ktoś z państwa gości? Radni nie mają. Rodzic, mama. Zapraszam po minucie. Dyrektor. Najpierw pani prezydent. Bardzo proszę. Proszę państwa, rozważa. Po dzisiejszym, odbyło się dzisiaj spotkanie w szkole numer 3. I rozważamy autopoprawkę pana prezydenta, aby, i chciałam państwa o tym poinformować, aby to była szkoła do likwidacji przez wygaszenie, ponieważ okazało się, że tam można spotkać tak poważne niepełnosprawności, że byłoby rzeczą, no może bardzo trudną dla tych dzieci i dla tych rodziców, żeby musiały zmieniać szkołę. Także przez wygaszenie to oznacza, ponieważ ta szkoła jest szkołą rejonową, ten rejon się skurczył niewymiernie, wobec tego rejon powinien zostać przeniesiony. Natomiast będzie autopoprawka o likwidacji przez wygaszenie. Dlatego chciałam o tym powiedzieć wcześniej, bo może wtedy ta dalsza dyskusja będzie bezpośrednio. Dziękuję bardzo pani prezydent. Czy pani dyrektor, bardzo proszę. Ja tylko krótkie pytanie może zadam, bo że tak powiem, koszty i tak utrzymania tej szkoły według projektu są wysokie. W momencie wygaszania będą jeszcze wyższe, więc ja chciałam powiedzieć, że już od dłuższego czasu próbowałam, Beata jest dyrektor szkoły podstawowej numer 3 z oddziałami integracyjnymi. Podejmowałam starania, aby obniżyć koszty kształcenia w związku z tym, że wszystkie oddziały są integracyjne, aby utworzyć tutaj albo punkt przedszkolny, albo jakieś oddziały przedszkolne.
Natomiast tutaj nie było żadnego jakby wsparcia ze strony nikogo. Także no, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tą sprawę. Dziękuję. Pani radna Agata Tatara. Moment. Przepraszam. No, może ja ad vocem. Proszę Państwa, szkoła przy ulicy Topolowej to szkoła, która nie ma żadnego wybiegu, nie ma żadnego terenu zielonego, mieści się przy ulicy. I to miejsce jako miejsce edukacji przedszkolnej absolutnie nie jest miejscem właściwym. Budynek jest bardzo stary. Jest jego remont kapitalny, no, przekracza wartość tego budynku. Natomiast prowadzenie edukacji w warunkach tak starego budynku nie jest. Ten budynek nie ma perspektyw jako budynek dobry, budynek, który ma służyć dobrej edukacji miasta. Natomiast biorąc pod uwagę przywiązanie tych dzieci, no to warto, żeby po prostu ten budynek służył dzieciom, które przyzwyczaiły się do niego, a są dziećmi niepełnosprawnymi. Dziękuję. Pani radna Agata Tatara. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo. Ja mam takie pytanie trochę uzupełniające do wypowiedzi pani dyrektor. Mianowicie w liście, który wpłynął między innymi do radnych miasta Krakowa, czytamy. Konsultacje społeczne, punkt B. Należy podkreślić, że Urząd Miasta Krakowa nie udzielił pomocy szkole numer 3 polegającej na pomocy prawno-organizacyjnej w utworzeniu fundacji mającej na celu finansowe wsparcie szkoły. Nie udzielono wsparcia w zakresie nauki metod pozyskiwania środków finansowych i wsparcia rzeczowego i osobowego od sponsorów w zakresie promocji misji szkoły. Ja mam pytanie takie, pani prezydent. Zostały wyznaczone wytyczne, wskaźniki, powstała diagnoza, zostały wskazane w trybie bardzo późnym, o którym już mówiliśmy, już nie wracam nawet do tego. Placówki bez konsultacji z Radą Miasta Krakowa wytypowane do likwidacji bądź wygaszenia. Ja mam takie pytanie, co Wydział Edukacji z panią prezydent zrobił, żeby tym szkołom pomóc? W jaki sposób przygotował rodziców, dyrektorów szkół do proponowanych swoich zamiarów? I dlaczego nie udzielił pomocy między innymi tutaj szkole z ulicy Topolowej 22 i pozostałym szkołom? Dziękuję. Dziękuję. O tym, aby szkoła miała się zwrócić z prośbą o pomoc w załatwieniu jakichś spraw, to ja pierwszy raz słyszę. Natomiast, więc nic nie umiem na ten temat odpowiedzieć, chętnie porozmawiam o tym, bo chciałabym tę sprawę zbadać. Natomiast jeżeli chodzi o, chciałabym zwrócić pani radnej uwagę na fakt, że my w tej chwili dyskutujemy przed pierwszym czytaniem o zamiarze likwidacji. Wobec tego między pierwszym czytaniem a drugim jest sporo czasu, no ale ferie to też czas pracy. Jest sporo czasu, żeby właśnie w tej chwili konsultować ten problem po to, żeby państwo mogli zagłosować w sposób bardziej odpowiedzialny, jeżeli jakieś rzeczy wydawałyby się tutaj niewyjaśnione. Natomiast czy o formie pomocy? Proszę państwa, to jest, no, żeby wspierać szkoły, trzeba mieć odpowiednie narzędzia. Natomiast to dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy, to on organizuje, to on świadomie staje do konkursu. No i on biedny zmaga się z prowadzeniem tej, z kierowaniem tą szkołą. I on jest odpowiedzialny tak naprawdę wobec miasta za efekty swojej pracy. Wydział Edukacji w liczbie 40 paru osób nie jest w stanie udzielać pomocy wszystkim szkołom. Owszem, są szkolenia, ale też nie wszyscy chcą w tych szkoleniach brać udział. Nauczyciele krakowskich szkół niechętnie uczestniczą w szkoleniach. Także kilka ich tak, to też jest, proszę państwa, problem. Dlatego także oczywiście, że będziemy w tym kierunku wiele robić, żeby wspierać te szkoły. Natomiast nie czuję się tutaj, nie chciałabym odpowiadać za to, jak my wspomagamy szkoły. No w takim samym organ prowadzący ma szereg różnorodnych powinności i wydaje się, że z tych powinności my się wywiązujemy. Dziękuję. Pani? Tak, minuta. Tak, Topolowa dalej. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Moje nazwisko Maria Szafraniec, ja jestem przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Dzielnicy II Grzegórzki. Tak, już lepiej? To jest, że musiała schylać.
I proszę Państwa, ja króciutko. Komisja Edukacji Rady Dzielnicy II Grzegórzki wczoraj odbyła swoje posiedzenie i stanowczo protestuje przeciwko zamiarowi likwidacji, jak teraz słyszę, wygaszaniu Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi. Merytorycznych powodów takiego stanowiska komisji jest wiele i zostaną one szczegółowo opisane i zaprezentowane Radzie Dzielnicy II Grzegórzki 11 stycznia, czyli w najbliższy piątek na sesji Rady Dzielnicy. Po wypracowaniu ostatecznego stanowiska Rady właśnie na tej sesji zostanie ono przesłane do właściwych instytucji, no i mediów. Kończąc moje wystąpienie, moim zdaniem nie wolno dopuścić do tego, aby szkoła ta zniknęła z mojej dzielnicy i oto... Dobry Państwu. Moje nazwisko Janicka Monika. Ja miałam przyjemność z Panią Prezydent dzisiaj rozmawiać i przedstawiać stanowisko. Reprezentuję Radę Rodziców Szkoły nr 3, a bardzo ważną wzmianką i pomijaną w pismach do nas jest informacja oddziału integracyjnego. Proszę Państwa, tutaj propozycja wygaszania szkoły na pewno nie jest tym, czego się spodziewamy. Dlaczego? Myślę, że rodzice po mnie mający dzieci z niepełnosprawnością będą w stanie Państwu wytłumaczyć, dlaczego jest takie, a nie inne stanowisko naszej szkoły. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które stwierdzimy, że są argumentami mającymi wpływ na to, że możemy uratować tą szkołę, to należy stwierdzić, że diagnoza, która została przeprowadzona, nie uwzględniła niepełnosprawności dzieci. To jest z całym szacunkiem do diagnozy i do osób wykonujących tą ciężką na pewno statystycznie pracę. Jest ona do podważenia. Mamy takie przekonanie, że dzieci, które stanowią niespełna 40% naszej społeczności, no nie są w stanie osiągnąć wyników nawet średnich. I osiągnięty wynik 7 stanin na 9 możliwych, to i tak jest duży sukces dla tych naszych dzieci. Pani dyrektor tutaj tłumaczyła wcześniej na spotkaniu z panią prezydent, jakie są przekonania rodziców i jakie są obawy rodziców. Ja myślę, że jeśli chodzi o obawy rodziców, to na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że dzieci integracyjne, a o takich tutaj mówimy przede wszystkim, trafiają w środowisko nowej szkoły, bez względu na to, czy to jest propozycja szkoły nr 38, czy jakiejkolwiek innej szkoły, to jest adaptacja na nowo dla tych dzieciaków. Więc jeżeli, bo tutaj to jest nowość dla nas, forma wygaszania, kończąc spotkanie, nie mieliśmy takiej informacji, ale jak mówię, to nie jest wszystko, o co walczy szkoła i myślę, że zaraz po mnie wystąpią rodzice, którzy mają argumenty twarde, bo ja tych argumentów szczęśliwie nie posiadam. Posiadam zdrowe dziecko, które świadomie wysłałam do szkoły integracyjnej. Natomiast są osoby w mniej szczęśliwym położeniu, równie mocno doświadczone, które mogą Państwu powiedzieć coś więcej na temat tego, po co w centrum miasta Krakowa, w okolicy dworca, uniwersytetu, w okolicy sądu i innych instytucji, które zrzeszają mnóstwo ludzi, którzy tam pracują, jest potrzebna szkoła z oddziałami integracyjnymi. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Pozwolą Państwu, że się przedstawię. Nazywam się Maciej Holewniński, jestem ojcem niepełnosprawnego syna, który jest uczniem szkoły nr 3, Marcina Holewnińskiego. Chciałem z tego miejsca podziękować Pani Prezydent za dzisiejszą wizytę w naszej szkole. Pani Marcie Padanie za spotkanie ze mną. I Pani Barbara. Tego jesteśmy to. Proszę Państwa, przepraszam, jestem zdenerwowany. Czy ktoś z Państwa radnych ma to nieszczęście być ojcem, matką lub dziadkiem lub babcią niepełnosprawnego dziecka? Proszę Państwa, nie macie pojęcia, co to jest dzień w dzień żmudna rehabilitacja, żmudne masaże,
co to są bariery społeczne dla nas i dla naszych dzieci. Mówi się dzisiaj, zmiana jest koncepcji na wygaszanie szkoły. To może przyprowadzimy rodziców z przedszkoli i żłobków, bo dzieci niepełnosprawne nie kończą się na szkołach. Za rok, za dwa, za trzy lata te dzieci niepełnosprawne z przedszkoli, ze żłobków i te dzieci, które się niestety dopiero narodzą, no niestety, też muszą iść do szkoły. Niektóre dzieci, proszę Państwa, muszą być w małej szkole. Są takie choroby, które wymagają dla dzieci małej szkoły. Oczywiście są koncepcje, żeby zlikwidować integrację. W takim razie nasze dzieci damy do szkół specjalnych, do szkół, gdzie dzieci są o najniższym potencjale. To proszę Państwa, szkoła specjalna lub nauczanie indywidualne dla mnie, dla rodzica, z czym się wiąże? Że zwalniam się z pracy, ja albo małżonka, bo siedzę z dzieckiem w domu, tak? Jeżeli dziecko jest na nauczaniu indywidualnym, kwestie finansów, czy jest to droższe dla Urzędu Miasta? Może pominę, bo mówię teraz jako rodzic, tylko i wyłącznie. Czy Państwo sobie zdają sprawę, na jakie tematy my rozmawiamy w tym miejscu i w tym czasie i w tym wieku w Unii Europejskiej? Ja nie będę Państwu przytaczał mrocznych, proszę Państwa, czasów, kiedy zaczęto w społeczeństwie niemieckim niestety oszczędzać na niepełnosprawnych ludziach. Proszę Państwa, to jest skandal, że w ogóle takie tematy, ja tu widziałem też, mama była córeczki niepełnosprawnej. To jest, proszę Państwa, skandal, że takie tematy są tu poruszane, bo te dzieci powinny być otoczone taką opieką, o jakiej się, proszę Państwa, nie śniło nam. To jest nasza wina rodziców, że my tu teraz walczymy o szkoły, bo jak rok temu zabierano nam w szkole logopedę, psychologa i ja dzisiaj za to płacę, proszę Państwa, to ja siedziałem cicho, siedźmy cicho, bo może szkołę nam nie zabiorą. A teraz trzeba było rok temu walczyć, to może mielibyśmy lepiej. Może remont podwórka za 70 tysięcy byłby wykonany i byłaby to najfajniejsza, najmniejsza szkoła integracyjna w Krakowie. Jest, proszę Państwa, jedna. Ja to przechodziłem jako, ja przepraszam, tak trochę dłużej. Ja to przechodziłem jako rodzic. Jeżdżenie po szkołach integracyjnych, szukanie szkoły dla dziecka. W tej szkole mnie nie przyjmą. Dlaczego? No jak Państwo chcą. W innej szkole nie przyjmą dziecka z pieluchą, bo się brzydzą. Dzieci, które są ze ślinotokiem, z pieluchami, proszę Państwa, to jest po prostu koszmar. Państwo nie mają o tym pojęcia, co to jest dzień za dniem. My, proszę Państwa, myśmy też studia kończyli, też byliśmy młodzi, nie wiedzieliśmy może kiedyś, robilibyśmy jakieś kariery zawodowe. Niestety spotkał nas ten fakt, że w tym kraju urodziło nam się niepełnosprawne dziecko. Jeszcze parę lat temu, kiedy integracja szła do przodu, ludzie, którzy mają starsze dzieci, mówili, wy macie naprawdę szczęście. Są klasy integracyjne, dwóch nauczycieli, maty, są różne fundacje i w ogóle dotacje z Unii Europejskiej, które pomagają nam wyciągać nasze dzieci w górę. Wiedzą Państwo, jakie są teraz rozmowy? Młodsi rodzice z młodszymi dziećmi mówią do nas, wy to mieliście szczęście, bo jeszcze się załapaliście na to. Czyli w tej chwili, proszę Państwa, cofamy się wstecz. Oszczędzamy na chorych, niepełnosprawnych krakowskich dzieciach. Proszę Państwa, ten temat nie powinien mieć tu w tym czasie w ogóle miejsca, w tym miejscu, w tym czasie w Krakowie. O czym my w ogóle rozmawiamy? Ja Państwa przepraszam, że tak długo i przepraszam, że tak nerwowo, ale my rodzice jesteśmy załamani. Tego się, proszę Państwa, nie da opowiedzieć. Tego się nie da opisać. Dzisiaj jak starsza pani, nie wiem, no starsza, na spotkaniu z panią prezydent zaczęła mówić, to ludzie płakali, jak ona rehabilitowała dziewczynkę z zespołem Downa. Bo ci ludzie mają prawo do szkoły integracyjnej, mają prawo uczyć się ze zdrowymi dziećmi. Dziękuję Państwu. Czy mogę króciutko, proszę Państwa? Już, moment, jeszcze jedna wypowiedź i później. Ale chciałam się odnieść do tej odpowiedzi. Już, ale już, no. Pani Prezydent, sekundeczkę tylko. Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, ja reprezentuję Radę Rodziców Szkoły nr 3. Jestem matką dwójki dzieci. Jedno dziecko ma orzeczenie o nauczaniu specjalnym, o kształceniu, Anna Tomaszkiewicz. Drugie dziecko utraciło w myśl nowych przepisów to kształcenie z powodu ADHD. Proszę Państwa, nie mówimy tylko o szkole z oddziałami integracyjnymi. Na naszą szkołę przypada na 7 klas. W 6 klasach
są to klasy integracyjne. Tylko jeden oddział, pierwsza klasa, nie ma tego kształcenia, nie ma tej statutu klasy integracyjnej. Jest dwójka dzieci, brakowało jednego dziecka. Także to nie jest szkoła masowa, w której są klasy integracyjne, gdzie można podwyższyć te statystyki, tylko to jest maleńka szkoła, do której trafiają dzieci ze wszystkich okolic Krakowa, gdzie w innych szkołach nie ma dla nich miejsca. Maleńka szkoła to jest bardzo ważne przy wielu zaburzeniach. Jest to bardzo ważne, żeby szkoła była mała, a żeby pedagodzy byli przygotowani do pracy z takimi dziećmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozumiem, że już nie ma innych głosów. Bardzo proszę panią prezydent. Jeżeli można, ja tylko króciutko, bo chciała się odnieść do głosu pana. Ja w pełni popieram pana pogląd i uważam, że dzieci niepełnosprawne powinny móc uczyć się zależnie od wyboru ich rodziców i jak najbardziej w szkołach integracyjnych. Dlatego nie wiem, dlatego chciałabym prosić o wyjaśnienie, skąd ten wniosek, że my mamy likwidować szkoły integracyjne. Być może tu jest pewne nieporozumienie. Mianowicie są w Krakowie szkoły integracyjne i szkoły z klasami integracyjnymi. Szkoły integracyjne tracą w pewnym sensie rację bytu, ale to nie z powodu decyzji miasta, tylko w związku ze zmianą rozporządzenia. I w związku z tym zachodzi oba właśnie dlatego, żeby móc utrzymać integracyjny charakter tych szkół, musimy zmienić te szkoły z integracyjnych na szkoły z oddziałami integracyjnymi. Ale to po to, żeby móc utrzymać integrację, a nie żeby jej przeciwdziałać, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem ministra pewien typ do tej pory niepełnosprawności przestaje być niepełnosprawnością i te szkoły przestałyby w ogóle jakby istnieć, one by stały się bardzo maleńkimi albo w ogóle musiałyby przestać istnieć. Także tutaj nic złego nie jest, znaczy przynajmniej ja nic nie wiem o tym, żeby były jakieś plany, które by miały likwidować integrację. Dziękuję. Pani radna Agata Tatara. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo radni. Ja odniosę się krótko do wypowiedzi pana. To nie jest tak, że my nie rozumiemy integracji, ponieważ wśród nas są nauczyciele. Ja również uczę małe dzieci, również jestem po pedagogice specjalnej, zajęć, logopedii i tym podobnie. Dlatego będę przeciwna zamiarowi wygaszaniu tej szkoły, dlatego że uważam, że potrzebna jest niezwykle wykwalifikowana kadra i odpowiednie warunki. Szkoła przy Franceszku Nurze jest szkołą ćwiczeniową, bardzo dobrą i świetną szkołą, w której odbywaliśmy praktyki. Natomiast liczy ponad 400 uczniów, jeżeli dodamy 121 uczniów ze szkoły stopolowej, będzie już ponad 500 osób. I to rzeczywiście budzi problem organizacyjny, ponieważ moim zdaniem przeładowane klasy i szkoła tego typu właśnie z dziećmi no absolutnie nie powinna mieć miejsca w Krakowie, gdzie Kraków szczycił się właśnie zawsze z opieki nad dzieckiem. Poza tym rozporządzenia, o których mówimy, oczywiście jest planowana likwidacja oddziałów integracyjnych. Są pewne zmiany, ale ministerstwo też z pewnych pomysłów się wycofuje. Teraz państwo pewnie czytaliście, więcej czasu dla dziecka, mniej dla biurokracji. W tym roku bardzo robiliśmy żmudne i długie diagnozy dziecka 6-letniego. Między innymi w tym momencie jest przygotowany projekt rozporządzenia ministerstwa, z którego się wycofuje, ponieważ no niestety ta biurokracja została przeładowana. Dlatego ja jestem przeciwna likwidacji takim szkołom, które są dobre, sprawdzone, mają dobre praktyki, dobrą opiekę nad dzieckiem. Dziękuję. Pan radny Stanisław Rafał. Pani przewodnicząca, szanowna pani prezydent, szanowni państwo. No ja bardzo jestem w niekomfortowej sytuacji i bardzo jak jestem zażenowany. Faktycznie ten głos, który tutaj pan powiedział, jak i wcześniej głos ten pana menadżera, budzi mi taką refleksję. Proszę państwa, my jesteśmy manipulowani, mówię o sobie jako radny, sytuację, która jest po pierwsze niekomfortowa, ale zarazem jest jakaś absurdalna. My faktycznie dyskutujemy o losie naszych dzieci, krakowskich dzieci, jak pan powiedział, w sposób jakiś taki mało rodzicielski, nazwał w cudzysłowie. Dlaczego pani prezydent, mam pytanie, pani nie robi spotkań, w których będziemy się zastanawiać, jak danej szkole pomóc? Nie. Jest to obowiązek mnie jako radnego,
oczywiście wybranego z tego okręgu, ale to nie dlatego mówię, bo ja powiem dlaczego, bo do tej, ta szkoła już parokrotnie była przedmiotem różnej dyskusji, prawda, i zakusów, tak jak szkoła 16 na Dietla. Jakoś wtedy też mówiono, że to jest potężny budynek, prawda, to są ogromne przestrzenie, hektary, ona jest jakby wiatr hula. Jakoś ktoś, kto kiedyś podjął decyzję i zamiar o likwidacji szkoły, wycofał się, jakoś już teraz tego argumentacji nie używa po prostu, że ta szkoła dalej jakby jest przestrzenna, jest mało, że tak powiem, dzieci i tak dalej. Czyli coś zadecydowało, gdzie nie wzięto pod uwagę, że jest szkoła duża, że są przestrzenie, tylko wzięto pod uwagę dobro dziecka. W związku z tym uważam, że dobro dziecka jest nadrzędne. Reasumując, no nie wyobrażam sobie już następnych spotkań tego typu, bo ja będę starał się zapytać pani prezydent, co pani zrobiła jako ja, jako urząd, jako pani, aby taką szkołę uratować. Tak jak każdy rodzic robi wszystko, aby gospodarstwo domowe po prostu funkcjonowało, czyli zabiega o to gospodarstwo, o dobro gospodarstwa, a nie po prostu robi wszystko, żeby to gospodarstwo zlikwidować. Dziękuję. Pani prezydent, rozumiem. Proszę państwa, może najpierw się odniosę do tej szkoły 16, no szkoła numer 16 hulał wiatr. Dlatego właśnie pomogłam tej szkole numer 16, wynając połowę budynku. Ja chciałabym odpowiedzieć panu radnemu, a teraz nie mogę, pan radny rozmawia. Także ta szkoła, to nie wybrano dobro dzieci, tylko wprowadzono program wobec tego, że znaleźliśmy po prostu inne rozwiązanie. Rozwiązanie, którym, ponieważ to jest budynek, właściwie dwa budynki, można było jeden z tych budynków wynająć, wynajmujemy szkołę i w szkole się przyglądamy, szkoła wdrożyła program naprawczy. Jeżeli tej szkole się nie powiedzie, jeżeli nadal koszt utrzymania uczniów będzie tak wysoki, to jeżeli będzie nadal wola Rady Miasta, żeby restrukturyzować, bo przypomnę, to wola Rady Miasta, żeby restrukturyzować sieć szkolną, to prawdopodobnie przedłożę państwu druk w roku następnym. Natomiast jeżeli chodzi o, powiedział pan radny z żalem, że ja, co ja zrobiłam, żeby zaangażować państwa w pomaganie szkole. No, mam tutaj pewien kłopot z tą odpowiedzią, jak państwo, ja staram się nie jątrzyć, ale tym razem pojątrzę. Mianowicie ja chciałam z państwem rozmawiać na ten temat, nawet i poprosiłam o spotkanie z klubem PiS i nigdy nie otrzymałam do dzisiaj zaproszenia na. Także trudno mi będzie z państwem rozmawiać na temat temu, jak pomóc szkole, jeżeli państwo nie zechcą mnie zaprosić na posiedzenie klubu. Dziękuję. Rozumiem, że, ale, no ale nie widzę, no proszę, ale nie bardzo widzę tematu, bo to nie ma być między, proszę. Ja powiedzi pani prezydent, myśmy w piątek rozmawiały na spotkaniu, które tutaj się odbyło w Urzędzie Miasta na temat właśnie tego, aby tą szkołę ratować, aby tam nie hulał wiatr, tak jak w 16, w tym dużym, pięknym budynku. I pani dyrektor zwracała się do Urzędu Miasta z prośbą o to, aby utworzyć tam oddziały przedszkolne. Była o tym mowa. I pani w piątek powiedziała, że nie planuje państwo nie planują tam oddziałów przedszkolnych, ponieważ miasto nie będzie wykładać pieniędzy, aby tworzyć nowe przedszkola samorządowe. W starym budynku przy ulicy bez żadnego terenu zielonego. Nie szkodzi pani prezydent. Ale to już była mowa o tym. Szkoda czasu. Myśmy już tutaj jako Rada Dzielnicy podjęli pewne kroki, żeby ten mały wprawdzie teren podwórka zaadoptować na potrzeby dzieci przedszkolnych. I jest to rozwiązanie pani prezydent, które jest na to zapotrzebowanie społeczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Barbara Nowak. Pani prezydent, ja pani odpowiem, skoro pani powiedziała o klubie prawa radnych Prawa i Sprawiedliwości. Otóż pani prezydent, klub Prawa i Sprawiedliwości nie będzie rozmawiał o likwidacji szkół, bo ono jest niezasadne. Nie ma potrzeby likwidowania szkół w mieście Krakowie. Są priorytety, których państwo nie uznajecie. Tak, zmiana retoryki jest tu bardzo potrzebna. Jeżeli mówimy o tym, co dla Krakowa jest najważniejsze, to dla Krakowa najważniejsze jest inwestowanie w dzieci. Jeżeli stać nas
Jeszcze raz to powtórzę, co dzisiaj. To, że będziemy budować jakieś centrum rugby, jakieś smocze skwery, jakieś podwójne inwestycje i nie będziemy brali pod uwagę dobra dziecka, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Klub Prawa Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie będzie rozmawiał o likwidacji szkół, może rozmawiać o restrukturyzacji. Ale jeżeli ktoś myli pojęcie restrukturyzacji z likwidacją, to bardzo przepraszam, faktycznie nie mamy o czym rozmawiać. Dziękuję. Pan radny Jerzy Sonik. Jeszcze raz powtarzam, restrukturyzacja nie równa się likwidacja. Chętnie porozmawiam o restrukturyzacji. Póki co rozmawiamy o planach likwidacji. To jest zupełnie coś innego. Dziękuję. Rozumiem, że wyczerpaliśmy punkt 10. Przechodzimy do punktu 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie, osiedle Dywizjonu 303. Projekt uchwały według druku 1101. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? 52. Pan radny Jerzy Sonik. Ale to prosimy może... się nagrywa i później będzie stenogram, bo nie da się. Bardzo proszę. Mam pytanie do Pani Prezydent. Zespół szkół, znaczy szkoła podstawowa numer 52, czy było rozważana taka sytuacja, że ta szkoła jest przejmowana, adaptowana, a czy adoptowana przez zespół szkół numer 14, który jest w stanie pochłonąć jak gdyby tą szkołę podstawową 52 plus nawet zespół szkół ogólnokształcących 16 z osiedla Niepodległości, gdzie ma być zlikwidowana, ponieważ ta szkoła, zespół szkół 14, jak przynajmniej mam taką informację, kiedyś tam aż 900 dzieci się uczyło. Tam jest 35 sal, czy wchodziłoby w grę właśnie przez w tych dwóch budynkach, bo to chyba jest tak, one są obok siebie, włożenie tego, tych trzech organizmów do jednej szkoły, zespołu szkół 14. To takie, no. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w sprawie szkoły 52? Proszę, Pani radna Agata Tatara. Nie? Bo ja rozumiałam ten. Czy ktoś, bo to za chwilę Pani Prezydent, Pani Mogę? Radna. Bardzo Mogę? Proszę, tak oczywiście Pani radna. Jeżeli chodzi o szkołę 52, były spotkania i były rozmowy, które wykazały wyraźnie, że informacja na temat szkoły 52, te informacje, które są w uzasadnieniu, są absolutnie nieprawdziwymi danymi. Tu nie zostały wzięte pod uwagę ani sprawy demografii, ani sprawy bezpieczeństwa dzieci. Ja już zostawię tych kibiców, ale chcę powiedzieć, że idąc od szkoły 52 do szkoły numer 100 trzeba przejść bardzo ruchliwe ulice, że wydaje się absolutnie w tym momencie bezzasadne wyprowadzanie dzieci daleko dalej, za daleko po prostu, tak żeby rodzice czuli się cały czas zdenerwowani, czy dziecko dojdzie, czy nie dojdzie. Jak również podnosili rodzice tych dzieci takie ważne sprawy, jak to, że w tej szkole dzieci czują się bezpieczne, zaopiekowane, że mają bardzo dobre warunki, czego nie może im dać szkoła numer 100. Tu jest bardzo dużo takich danych, które wyraźnie pokazują, że nieprawdą jest, iż do tej likwidacji, do tego pomysłu likwidacji Urząd Miasta się przygotował. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę. Ach, tam mamy wielki transparent, więc spod transparentu. Co jest?
Proszę. Proszę się przedstawić. Tak, oczywiście. Nazywam się Ewa Wiśniewska, jestem społecznym wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 52. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Wiceprezydent, Szanowni Państwo. Stoję tutaj przed Państwa jako kolejny dyrektor kolejnej szkoły. Zauważam jedną wspólną rzecz, którą można stwierdzić przy tej okazji. Mianowicie łączy nas wszystkich to, że jesteśmy szkołami, które przyjmują wszystkich. Bez względu na to, jakie dysfunkcje i jakie potrzeby edukacyjne mają nasi uczniowie. Jesteśmy szkołami, które nie prowadzą wstępnej selekcji. Jesteśmy szkołami, które dbają przede wszystkim o dobro dziecka, a więc zależy nam na tym, żeby przede wszystkim pojawił się tutaj czynnik ludzki. Ten czynnik, o którym zapomniano w tym wszystkim. Dla mnie ogromnym zaszczytem jest tutaj występować przed Państwem, ponieważ reprezentuję wspaniałą placówkę. Placówkę, która powstała 30 lat temu. Placówkę, która rosła razem z osiedlem, bo powstawała razem z nim, do niej chodzą kolejne pokolenia uczniów, do niej przyprowadzają nam nawet rodzice dzieci, które już mieszkają poza obwodem naszej szkoły. I nieprawdą jest, Pani Prezydent, to, że przyjmujemy wszystkich, bo nie mamy naboru, bo jesteśmy placówką mało popularną. To nieprawda. Przyjmujemy wszystkich, bo od tego jesteśmy, bo temu ma służyć edukacja krakowska. Szczycimy się, że mieszkamy w królewskim stołecznym mieście Krakowie, mieście kultury i nauki. Proszę Państwa, co z tego miasta zostanie, jeżeli takie placówki jak tutaj, nasza Szkoła Podstawowa nr 52 oraz pozostałe Państwa placówki przestaną istnieć. One wszystkie mają jako główny cel dobro dziecka. Chcę odnieść się także do bardzo istotnego dla nas elementu. Mieścimy się w centrum, właściwie w sercu, jak mówią rodzice, naszego osiedla, osiedla Dywizjonu 303. Ja mieszkam w zupełnie innej dzielnicy. Moją dzielnicą są Tonie. I mogłabym szukać, tak, zgadza się, i mogłabym szukać szkoły gdzieś bliżej. Ale proszę mi wierzyć, to nie jest kwestia miejsca jako takiego. To jest kwestia całego środowiska. Ja tam dojeżdżam od lat kilku i mam nadzieję, że ten projekt, z którym Pan Prezydent powiedział, możemy dyskutować, jest rzeczywiście w tej chwili projektem poddanym pod dyskusję, a nie zapadły decyzje gdzieś daleko stąd za naszymi plecami. Nasze osiedle się rozwija. To nie jest tak, że kolejne pokolenia odchodzą i nie będzie naboru nowych uczniów. W okolicy powstają nowe przedsięwzięcia. Tam jest co najmniej 5 inwestycji, o których nam wiadomo. Samo osiedle Dywizjonu 303 już w tej chwili ma, proszę Państwa, około 10 tysięcy mieszkańców, a przybędzie pewnie drugie tyle. Pani Prezydent na spotkaniu w szkole u nas powiedziała, że zanim ci uczniowie do nas przybędą, upłynie jeszcze parę lat. Ale ja chcę wspomnieć o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, o tym, że niż demograficzny na szczęście już mamy za sobą. Na to wskazują wszystkie dane statystyczne. A po drugie, drodzy Państwo, chcę wskazać również na to, że rodzice dzieci wprowadzający się na to osiedle, to rodzice naszych przyszłych potencjalnych uczniów. To nie jest tak, że wprowadzają się tam tylko i wyłącznie rodziny bezdzietne. To nie jest tak, że my będziemy czekać, aż te dzieci przyjdą na świat. Te dzieci już są i one, mam nadzieję, będą w naszej szkole. Następna sprawa. Słowo bezpieczeństwo, poruszane tutaj bardzo wiele razy. Dla nas ogromnie ważne. Tak jak chcemy zabezpieczać, tak jak chcemy zapewniać to bezpieczeństwo, tak mam nadzieję, pozwoli nam Urząd Miasta Krakowa, aby to kontynuować. Nie będę się odnosić ani do antagonizmów, ani do odległości. To są wszystkim znane powody. I nad tym absolutnie nie ma co dyskutować, bo to jest oczywiste. Myślę, że warto przejść do kolejnego powodu, mianowicie do diagnozy. To, przepraszam, w cudzysłowie święte słowo, dzisiaj odmieniane przez wszystkie przypadki możliwe, stało się właściwie jedynym słusznym argumentem, według którego Urząd Miasta Krakowa chce zdecydować o likwidacji szkół. To nie może być jedyny słuszny argument, to może być jeden z argumentów. Następna rzecz.
Proszę Państwa, zarzut o niewykorzystaniu pomieszczeń. A może warto byłoby, tak jak tutaj proponowano Pani Prezydent, pomóc szkołom w tym, aby nabór zwiększyć. To nie o to chodzi, żeby szkoły wyręczać, ale proszę wyobrazić sobie, że nasza szkoła, jedyna publiczna placówka na osiedlu Dywizjonu 303, w swoim obwodzie ma tylko osiedle Dywizjonu 303, a sąsiednia szkoła, szkoła 155, obejmuje swoim obwodem bardzo wiele innych osiedli i ulic nowo powstających również w okolicy budynków. Wystąpiliśmy do Urzędu Miasta o rozszerzenie obwodu o ulice znajdujące się w powstającym osiedlu Avia. To jest osiedle, które już w październiku tego roku odda pierwsze mieszkania. Niewiele, 164, ale dla nas też pewna nadzieja. Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z urzędu, to tak już nawiasem mówiąc, jest bardzo wymijająca. Powiedziano nam, że kroki zostaną podjęte w odpowiednim, stosownym momencie. Czyli kiedy? Właśnie. Dziękuję. Następna rzecz, proszę Państwa, wynik sprawdzianu. Wczoraj mieliśmy spotkanie, dodatkowe spotkanie z rodzicami. Pokusiliśmy się o analizę wszystkich wyników, które zostały zaprezentowane. Państwo braliście pod uwagę w diagnozie wyniki z trzech ostatnich lat. Powiedziano nam, że ten wynik jest stosunkowo niski. Ja przepraszam bardzo, to jest cytat. Stosunkowo niski wynik. Czy to oznacza, że jeżeli jesteśmy blisko gminy i województwa, to że cała gmina i całe województwo ma stosunkowo niski wynik? Bo ja absolutnie tak nie sądzę. Jeżeli Państwo zechcą, ja prześlę na ręce Pana Domajewskiego taką analizę. Ona jest bardzo czytelna, bo jest obrazkowa. Przedstawiona jest w formie diagramu i myślę, że dotrze do wszystkich. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, przedostatnia, przepraszam. Przedostatnia rzecz, mianowicie zadajemy sobie pytanie w obliczu tych wszystkich argumentów, które tutaj przywołałam. Czy zamykanie szkoły podstawowej nr 52 tak naprawdę będzie oszczędnością dla miasta? Jeżeli powstają nowe osiedla, które w sumie dadzą około 10 tysięcy mieszkańców, czy miasto stać będzie za jakiś czas na reaktywację? Czy będzie stać miasto na otwieranie czy budowanie nowej szkoły? Proszę zastanowić się nad kosztami, jakie za tym pójdą. I teraz już naprawdę ostatnia sprawa. Chciałabym tutaj z tego miejsca w imieniu całego grona dyrekcji szkoły oraz wszystkich, mam nadzieję, rodziców, którzy tutaj bardzo licznie przybyli, za co im bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ są z nami od samego początku i myślę, że będą z nami aż do momentu, kiedy wreszcie zostanie zmieniona decyzja Urzędu Rady Miasta. Chciałabym gorąco z tego miejsca zaprotestować. Takich rzeczy w krakowskiej oświacie robić nie wolno. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Ale ja pana nie mam na liście. Pan się zgłaszał pisemnie o zabranie głosu. Proszę. Na Komisji Edukacji dzisiaj. To proszę. 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 Dobry wieczór Państwu. Jestem przedstawicielem Rady Rodziców i rodziców Szkoły Podstawowej nr 52. Mam zaszczyt reprezentować ich, bo to jest naprawdę zaszczyt reprezentować takich rodziców. I chciałem powiedzieć, żeby się nie powtarzać, to bardzo krótko już powiem. Miałem dłuższe przemówienie przygotowane, ale Pani Dyrektor już naprawdę tutaj wyjaśniła tak, wiele kwestii. Bardzo prosimy krótko. W związku z powyższym powiem Państwu o bardzo ważnej kwestii, o odpowiedzialności. Bardzo dobry artykuł pani Małgorzaty Jantos, polecam go naprawdę do przeczytania, szczególnie urzędnikom go polecam. Proszę Państwa, jaka to jest odpowiedzialność? To jest osiedle Dywizjonu 303. Zaznaczyłem kółkiem, gdzie jest nasza szkoła, w centrum tego osiedla. 10 tysięcy mieszkańców, wszędzie blisko. Ja teraz mam dziecko prowadzić stąd, przez bardzo ruchliwą ulicę Stella Sawickiego. 2 kilometry niemalże pokonać kolejną ruchliwą ulicę, żeby dojść do szkoły 100. No po prostu ktoś tutaj coś pomylił. Jaka to jest alternatywa dla nas? Jeszcze jedno. Wynik szkoły. Nasza szkoła osiągnęła wyższy wynik w poprzednim roku niż szkoła 100. Więc
Nie jest to też argument żaden, że posyłajcie Państwo do nas do lepszej szkoły, popularnej szkoły. Pani prezydent, z diagnozy wyszło, że szkoła 100 ma 2, a my 1 popularności. Natomiast w przypadku szkół podstawowych nie powinien to być argument, ponieważ decyduje o tym lokalizacja szkoły. Jeszcze jedno. Naprawdę osiedle albertyńskie jest podzielone, jest zarezerwowane dla kibiców Krakowi. Nie proszę nie bagatelizować tego problemu. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze o szkole 52? Pani prezydent. Ja tylko chciałam się odnieść do jednego stwierdzenia pani dyrektor, która powiedziała z ulgą, że mamy niż demograficzny na szczęście za sobą. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego, ten niż przed nami. Proszę posłuchać. W Krakowie zostało zarejestrowanych w 2009 roku. To był wzrost, osiągnęliśmy maksymalną ilość. 16 959 urodzin i z każdym rokiem ta liczba maleje. I w tej chwili, no, w 2012 do listopada jest 15 471, a w 2011 pełnym roku 16 200. Zatem tylko że chcę powiedzieć, znaczy, żebyśmy wszyscy nie mieli, ale ja patrzę w różnych kontekstach i będzie tylko 3 lata tego minimalnego wzrostu. I on przejdzie. Przepraszam, tak, proszę pani. Ale proszę pozwolić mi skończyć. Także nie chciałabym, żeby Państwo ulegali złudzeniu, że mamy za sobą niż demograficzny. Wręcz przeciwnie, on jest przed nami. We wszystkich materiałach, jakie na ten temat czytamy, myślę, że Państwo podobnie, grozi nam zapaść demograficzna, natomiast spada regularnie, spadła ilość urodzeń w ostatnich 3 latach w sposób znów bardzo radykalny. Dziękuję. Ja rozumiałam, że pan chce zabrać głos w sprawie odwołania prezydenta, a nie o tym dyskutujemy, bo pan trzyma taki... W sprawie szkoły podstawowej 52, proszę bardzo. Nie innych, 52. Tylko 52. Minuta. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja reprezentuję Okrągły Stół Mieszkaniowy. Jestem odpowiedzialny za 25 organizacji i proszę Państwa, i prowadzimy tutaj takie już od 1,5 roku rozmowy. Ja chciałem powiedzieć tak, między innymi dotyczy tej szkoły, że był stół edukacyjny, ja współpracuję ze stołem edukacyjnym, chodzę na spotkania i nieformalnie się rozleciał. I skończmy dzisiaj tą dyskusję, tylko zawrzyjmy układ. A układ jest taki, że wszyscy wracają, ci co odeszli z Okrągłego Stołu, z powrotem do Okrągłego Stołu, zaczyna się dialog prawdziwy, społeczny, proszę Państwa, niepozorowany, proszę Państwa, pod jednym warunkiem, że dzisiaj wstrzymujemy likwidację tych szkół, bo inaczej rozpoczną się niepokoje społeczne. Dziękuję. Dziękuję. Rozumiem, że jesteśmy, proszę Państwa, w połowie naszego posiedzenia. Punkt jeden jeszcze w sprawie 52, ale pół minuty. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Nowosad. Ja jestem mamą dziecka z szkoły 52. Ja chciałam tylko zapytać, tylko pani prezydent wyszła, bo ja się nie zgadzam. Bo ja się nie zgadzam z tak zwanym niżem demograficznym, ponieważ tak, jedno dziecko moje nie dostało się do żadnego przedszkola z racji niżu pewnie. Teraz drugiemu dziecku się zabiera szkołę. Ja chciałam zapytać, no jak my jako rodzice, obywatele tego kraju, miasta Krakowa mamy funkcjonować? Pan dyrektor odpowie pewnie w zastępstwie. Idzie pani prezydent. Co do niżu. Kwestionowany jest niż, pani prezydent. Bo nie ma miejsca w przedszkolu, tak rozumiem? Proszę Państwa, Rada Miasta przed wieloma laty, znaczy w ogóle ja się czuję niezręcznie, bo tak jak ja bym tutaj była osobą, która
zawiniła temu, że się dzieci nie rodzą, temu, że nie ma miejsc w przedszkolach. Przed wieloma laty Rada Miasta uchwaliła pewną koncepcję dotyczącą przedszkoli, która polega na tym, że pewna część jest, że aż 80% środków przeznaczanych jest dla przedszkoli niepublicznych. Łącznie w przedszkolach niepublicznych bądź publicznych prowadzonych przez inne podmioty, bądź w przedszkolach samorządowych mamy dostateczną ilość miejsc. W związku z tym, że część z tych przedszkoli, część z tych przedszkoli dotowanych w wysokości 80% jest odpłatnych, część niskopłatnych, część nieodpłatnych. Oczywiście, że tak. Natomiast czy to jest właściwe rozwiązanie problemu, Rada Miasta może o tym decydować. Natomiast miejsc jest pod dostatkiem. Nie znam się na tym, ale... Jedne są znaczone, oczywiście, że pewnie oczekiwanie byłoby, ja rozumiem, że oczekiwanie jest takie, żeby te miejsca były nieodpłatne w zakresie 5 godzin. Tak. Ja rozumiem, że takie jest też oczekiwanie. Natomiast do tego potrzebne są zmiany w ogóle koncepcji rozwiązywania problemów edukacji przedszkolnej. No dobrze, nie chcę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że skończyliśmy debatować nad projektem uchwały według druku 1101. Następny punkt. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej nr 104 w Krakowie, osiedle Wysoki 7. Projekt uchwały według druku 1102. Najpierw radni. Czy ktoś z Państwa radnych chce o coś zapytać? Nie widzimy. Bardzo proszę, przedstawić się do protokołu i... Dobry wieczór, witam Radę Miasta i To nie da rada, od początku. Dobrze. Dzień dobry, dobry wieczór, witam. Do obu jednocześnie. Dobrze. Witam Panią Prezydent i Komisję Edukacji. Ja bardzo krótko chciałam, Brzeska Boguszewska, o tyle jestem nauczycielem szkoły 104. Wczoraj odbyło się spotkanie z Panią, Panią Prezydent. Ja tylko chciałam powiedzieć, że Rada Pedagogiczna na posiedzeniu wraz z Panią Dyrektor odwołała się od projektu uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji szkoły i ta uchwała została złożona tutaj do Urzędu Miasta, jak również do Pani Przewodniczącej Komisji Edukacji został złożony protest rodziców przeciwko likwidacji tej szkoły. Krzywdzące jest to dla rodziców, dzieci i lokalnej społeczności. Pytamy, dlaczego jedyna szkoła działająca w obrębie dwóch osiedli zostaje likwidowana, gdzie po sąsiedzku współpracują ze sobą dwie szkoły i one pozostały. Wszystkie te pytania, które tutaj zostały już powiedziane, również możemy i my zadać, gdzie bezpieczeństwo dzieci, które muszą być doprowadzone do drugiej szkoły. Pani Wiceprezydent chce jeszcze zostawić drugą i trzecią klasę w naszej szkole, żeby zmniejszyć stres po likwidacji placówki dla tych dzieci. Dlatego te nasze pytania myślę, że wezmą pod uwagę tutaj Państwo z Komisji Edukacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze gości? Poproszę o odpowiedź Panią Prezydent. Właściwie ja myślę, że tutaj nie było żadnego pytania. No, szkoła jest przedostatnią szkołą w diagnozie. W związku z tym to ona, ponieważ kierujemy się tymi kryteriami, przyjęliśmy taką zasadę, że ta diagnoza wskazuje, które szkoły są bardziej popularne, które mniej. Natomiast szkoła numer 92 i szkoła 82 to szkoły są wprawdzie sąsiadujące, ale szkoła numer 92 to najlepsza, to szkoła w środku tej diagnozy. Szkoła ciesząca się ogromną popularnością, zaufaniem rodziców. I ona jedynie mogłaby być likwidowana, bo jest małą szkołą, można by ją likwidować w myśl właśnie takiej jakiejś zasady, żeby likwidować szkołę za płotem. Natomiast ta szkoła absolutnie na to nie zasługuje. Jest to szkoła ciesząca się ogromną popularnością, czekają tam dzieci w kolejce na każde zwalniające się miejsce. To nie byłoby w porządku wobec tej społeczności. Więc jeżeli, przypomnę, jeżeli Rada Miasta, Nadzwyczajna Komisja wskazała prezydentowi kierunek dotyczący restrukturyzacji sieci szkół,
restrukturyzacja musi się wiązać ze zmniejszoną liczbą szkół wobec faktów demograficznych, no to jakieś szkoły będą likwidowane. Na pewno powinny być likwidowane te, które są mniej popularne. Dziękuję. Rozumiem, że Basia nie, tak? A zatem wyczerpaliśmy punkt numer 12. Przechodzimy do punktu porządku obrad numer 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia i likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych w Krakowie wchodzących w skład zespołów szkół. Projekt uchwały według druku 1103. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Nie, a zatem przechodzimy do następnego punktu. Punkt 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 16 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie poprzez stopniowe wygaszanie projektu uchwały według druku 1104 albo 1104. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa gości? Bardzo proszę, pan. Bardzo proszę do mikrofonu. Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Siwer, jestem nauczycielem z 16 liceum. Ja już nie chcę mówić o tych statystycznych danych, na podstawie których decyzje pani wiceprezydent podejmowała, bo właściwie przekonaliśmy się w toku obrad, że one są nie do końca prawdziwe, bądź wcale nie są prawdziwe. Chciałbym jedynie jeden aspekt poruszyć, mianowicie likwidacja szkół, czy jak w przypadku mojej szkoły wygaszanie, a społeczne skutki tego dla Krakowa, dla Nowej Huty i dla krakowskiej oświaty. Tutaj najważniejszym punktem jest, jak rozumiem, ekonomia. No i na przykład w danych, w diagnozie, którą tutaj ciągle mamy przewoływaną, na przykład nie bierze się w ogóle pod uwagę wykorzystania, pozyskiwania funduszy unijnych przez szkoły. W takim rankingu funduszy unijnych na przykład moje liceum byłoby jednym z czołowych, o ile nie w ogóle najlepsze w Krakowie, ale to jest widocznie niepotrzebne. Co z tego mamy? Proszę Państwa, współpracę, wymianę, spotkania w ciągu ostatnich kilku lat z młodzieżą z 20 krajów świata, w tym no, oczywiście z całej Europy, ale również z Izraela i z Chin. Dzięki funduszom pozyskiwanym na przykład z Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Ministerstwa Edukacji sprowadziliśmy do Krakowa wymianę, a także cały program spotkań z młodzieżą z Izraela. To jest widocznie niepotrzebne w mieście, które jest spisane antysemickimi graffiti, prawda? To się przeniosło do pierwszego, drugiego, piątego, trzeciego liceum, ale widocznie jest to bez sensu, widocznie jest to nieistotne, liczą się statystyki. To, że projekty, które na przykład realizuje moja szkoła wespół ze szkołami całej Europy, Krakowie niepotrzebne. Trzeba zamknąć, trzeba zaorać, trzeba wygasić. To, że szkoła jest zapraszana, nauczyciele szkoły są zapraszani do placówek takich jak ambasada amerykańska, to w Polsce, ale na przykład do Muzea Krakowa,
finansowane w końcu przez nasze miasto zwracają się akurat do nas, nie wiedzieć czemu, o testowanie swoich programów edukacyjnych, to się nie liczy. Liczy się wyłącznie statystyczna, taka ekonometryczna metoda badania, która fajnie wypadnie w programie Excel, będzie efektownie wyglądała, bo to słupeczki, bo rozmaite rzeczy. Nie bierze się natomiast w ogóle pod uwagę skutków społecznych likwidacji, wygaszania szkół. Ja o tym tylko aspekcie chciałem powiedzieć, bo o likwidowaniu szkół, które szczególną troską zajmują się niepełnosprawnymi, już słyszeliśmy. Właściwie chciałem tylko zadać jedno takie krótkie pytanie. Dlaczego? Dlaczego akurat szkoły, które mają takie osiągnięcia, są do zaorania? Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę przedstawić się i... Dzień dobry Państwu. Andrzej Kowalik, Przewodniczący Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu, dzielnicy 18. W odpowiedzi na złożone druki numer 1097, zamiar likwidacji gimnazjum 45, osiedle Willowe 1 oraz druk numer 1104, zamiar likwidacji poprzez wygaszanie 16 liceum ogólnokształcące osiedle Willowe 35, chciałbym przekonać Państwa do utworzenia zespołu szkół ogólnokształcących składających się z 16 liceum i gimnazjum 45. Zespół szkół ogólnokształcących na osiedlu Willowym 16 i gimnazjum nr 45. Siedziba zespołu, budynek 16 liceum ogólnokształcącego osiedle Willowe. Liczba uczniów. Stan na dzisiaj gimnazjum nr 45, 145 uczniów. 16 liceum 213 uczniów. Stan po połączeniu. 3-letnie gimnazjum po 2 oddziały na każdym poziomie, średnio w klasie 27 osób. 3-letnie liceum po 4 oddziały na każdym poziomie, średnio w klasie 30 osób. Liceum przyjmie około 80% uczniów z gimnazjum plus dodatkowy nabór, łącznie około 520 osób. Gimnazjum pełnić będzie funkcję gimnazjum rejonowego dla szkół podstawowych peryferyjnych nr 74, 140 i 142, osiedle Branice, Kościelniki, Wolica oraz dla szkół nr 37 i 80, osiedle Stalowe, osiedle na Skarpie, z najstarszej części Nowej Huty. Dzisiaj w związku z likwidacją gimnazjum 50, likwidacją zespołu szkół nr 16, najstarsza część Nowej Huty oraz osiedla podmiejskie oddalają się od planowanych lokalizacji gimnazjów rejonowych. W ten sposób gimnazjum nr 45 nadal będzie mogło pełnić funkcję gimnazjum rejonowego, a także przejąć rejon osiedla Szklane Domy, Centrum B i C i Szkolnego po likwidowanym gimnazjum nr 50, zapewniając w ten sposób warunki bezpiecznego dotarcia do szkoły. Liceum 16 przejmie w większości uczniów gimnazjum nr 45, zapewniając im możliwość kontynuacji nauki. W ten sposób na długie lata mamy zapewnioną działalność tej szkoły. 16 liceum jest jednym z najstarszych krakowskich ogólniaków. Obydwie szkoły zlokalizowane w najstarszej części Nowej Huty. Placówki podejmują różne innowacyjne działania, język chiński, klasy policyjne, liczne projekty edukacyjne z większością krajów Europy, tak jak tutaj przedmówca mówił, ze Stanami Zjednoczonymi, Izraela i Chinami. Jedyne w Krakowie klasy sportowe z sekcją koszykówki ze współpracy z Klubem Sportowym Krakowia. Posiadają certyfikaty szkoły z klasą, szkoły odkrywców talentów czy szkoły promującej bezpieczeństwo, a także nowocześnie wyposażone pracownie językowe i przedmiotowe. Proszę pamiętać, że realizując projekt Nowa Huta Przyszłości, musimy także pamiętać o rozwoju tych osiedli i inwestowaniu w szkoły na tym terenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Radna Teodozja Maliszewska. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Spotkałam się z rodzicami tych szkół, spotkałam się również z nauczycielami, z dyrekcją. Rozmawiałam z samorządowcami zarówno dzielnicy, jak i Rady Miasta. Mówię tu między innymi w imieniu Tomka Urynowicza, radnego z tego terenu w tej Radzie, który nie mógł tu dzisiaj uczestniczyć z powodu innych ważnych
zajęcia, nie jest członkiem komisji. Obiecałam mu, że powiem o doświadczeniach złączenia szkół. Otóż, proszę Państwa, nie będę zachwalać obu placówek, chociaż spędziłam kilka godzin nad tym, aby zapoznać się z ich działalnością. Z niektórymi nauczycielami nawet pracowałam kiedyś razem w innej szkole, w innej części miasta i wiem, że są solidnymi, naprawdę, powiedziałabym nawet nauczyciele artyści, a nie nauczyciele rzemieślnicy, bo takich dzielę. Dlaczego popieram wniosek utworzenia zespołu szkół? Przerobiliśmy to w poprzednim rzucie tych świętych pomysłów na restrukturyzację, jak chce Basia i tak bym to nazywała, na osiedlu Azory. Połączyliśmy liceum numer 14 i gimnazjum numer 14 i proszę mi wierzyć, działają świetnie. Jest jedna fantastyczna szkoła. Młodzież się zgrała, dogadała, rodzice również. Z całego serca ten wniosek popieram. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze, czy Pani Prezydent odniesie się do projektu utworzenia zespołu liceum 16 wczoraj, i gimnazjum 45? Wczoraj przedstawił mi ten projekt Pan Radny Urynowicz. No myślę, że to jest, w ogóle bardzo dziękuję, że ktoś przygotował konstruktywny projekt, który jest w pewnym sensie rozwiązaniem tego problemu, natomiast myślę, że to wymaga no, głębszego zastanowienia, analizy. Oczywiście. Dziękuję bardzo. A zatem zrealizowaliśmy punkt 14. Przechodzimy do punktu 15 porządku. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania zespołu szkół ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, ulica na Błonie 15b i zamiar likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu poprzez stopniowe wygaszanie. Projekt uchwały według druku 1105. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Bogdan Smok. Basiu, za chwilkę. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Chciałem przedstawić opinię, uchwałę Rady Dzielnicy 6 Bronowice w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania zespołu szkół ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, ulica na Błonie 15b i zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu poprzez stopniowe wygaszanie. Opinia Rady Dzielnicy 6 Bronowice była jednomyślna, negatywna do tego projektu Pana Prezydenta, dlatego że Rada Dzielnicy 6 patronuje i wspiera program środowiskowy Wychowanie poprzez Sport od 3 lat i jest to działanie strategiczne i celowe. Rada Dzielnicy 6 wskazała Zespół Szkół Ogólnokształcących jako miejsce do budowy Orlika 2012, który ma właśnie służyć realizacji tego programu. Program polega na ścisłej współpracy Klubu Sportowego Bronowianka, który jest oddalony około, no można powiedzieć, 300 metrów od Zespołu Szkół nr 8, od Szkoły Podstawowej nr 153, jak również od 3 przedszkoli znajdujących się w sumie w centrum, w samym centrum dzielnicy 6 Bronowice. Współpraca, która rozpoczęła się dokładnie 3 lata temu, można powiedzieć, z inicjatywy Rady Dzielnicy 6, ale też Klubu Sportowego Bronowianka i jest to wspólne działanie, ma na celu utworzenie klas sportowych, docelowo przekształcenie być może w zespół szkół ogólnokształcących sportowych, jak również utworzenie ośrodka szkolenia siatkarskiego, za którym idą ogromne pieniądze ministerialne. O tym zresztą powie z pewnością prezes Klubu Sportowego Bronowianka, jak i o innych ważnych działaniach, można to tak nazwać w cudzysłowie naprawczych, ale to jest jakby poszerzenie oferty, powie z pewnością dyrektor zespołu szkół nr 8. Chcę przytoczyć zapis programu rozwoju sportu, który
Szacowna Rada podjęła 19 grudnia 2012 roku program rozwoju sportu na lata 2013-2015, gdzie w dziale 6 w punkcie 1 zapisane jest: miasto we współpracy z placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, związkami sportowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi kulturę fizyczną będzie stwarzać warunki organizacyjne do rozwoju sieci szkół o charakterze ogólnokształcącym sportowym na każdym poziomie nauczania, dającym szansę osiągania jak najlepszych rezultatów w sporcie i nauce uczniów krakowskich szkół. I skoro uchwaliliśmy sobie piękny program, to ja myślę, że on nie będzie pustym programem. Ja jako przewodniczący tego zespołu, który jakby prowadził te prace nad tym programem, no nie wyobrażam sobie, żebyśmy zostawili to jako puste, czy tam znaczy zapisane kartki papieru, a nie wdrażali w życie. Chcę powiedzieć też, że plany są dalsze. Budujemy kolejne boisko ogólnodostępne w pasie Mynówki Królewskiej. Można powiedzieć, że prace już się rozpoczęły z początkiem roku. Modernizujemy również boiska sportowe w Szkole Podstawowej nr 153. Chcę też powiedzieć, że w 4 szkołach podstawowych będzie kończyć około 200 uczniów naukę w klasie 6. To są potencjalni uczniowie do najbliższego naboru na rok 2013-2014 i już wiemy, że będzie więcej tych oddziałów. To już jest tendencja, która się odwraca. Wiemy też, że dyrektor pewnie to potwierdzi, że to jakby poprzez nacisk Wydziału Edukacji bardzo dobre, renomowane liceum zrezygnowało z progów, tak? Przyszli uczniowie do zespołu z trudnościami wychowawczymi, zachowania i część rodziców z osiedla 10-tysięcznego, no, można powiedzieć na znak trochę protestu, zaczęło zabierać te dzieci do innych placówek, prawda? Bojąc się o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Jednak szkoła sobie poradziła z tym problemem. W tej chwili w gimnazjum, w 2 klasie jest chyba ponad połowa z czerwonymi paskami ze szkoły podstawowej, tak, uczniów. Więc ta pozycja zaczyna być odbudowywana, ale też nie ukrywam, poprzez właśnie wychowanie, poprzez wychowanie przez sport. Ale o tej współpracy powie z pewnością dyrektor zespołu szkół, jak i prezes klubu sportowego Dona Wianka. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa, tak, pan radny Stanisław Rak. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo, no tu jest kolejny przykład, bo tu Państwo oczywiście dali nam też swoje tu opracowanie w temacie szkoły i to jest kolejny przykład kolejnej szkoły, że szkoły mają pomysły, dużo już obecnie robią, prawda, na wielu płaszczyznach, nie tylko edukacyjnych, czyli tworzą jakby takie mini, przepraszam, wrócę z powrotem do tej mini takiej rodziny społeczności lokalnej, a wszyscy jakby jesteśmy za tymi społecznościami, budowaniem społeczności lokalnych, jak powiem na marginesie, że niedawno byłem współorganizatorem konferencji na temat wspólnot właśnie lokalnych i właśnie to jest istotą danego, w tym wypadku miasta Krakowa, to jest to właśnie budowanie tych poszczególnych wspólnot, a wokół takich szkół, znaczących szkół, to jest budowanie takiej wspólnoty. I proszę zważyć, i tu jest kolejny przykład i bardzo popieram tutaj stanowisko kolegę radnego, bo faktycznie jest to bardzo dobry pomysł jakby połączenia spraw sportowych ze szkołą. Jest to bardzo znakomity pomysł. I proszę Państwa, i to są kolejne pomysły, co my społeczeństwu temu obywatelskiemu mówimy. Proszę Państwa, te Wasze pomysły to wyrzucimy do kosza, ponieważ jest 5 600 000 zł, chcemy zaoszczędzić w skali roku. A ja pytam, są inne możliwości, gdzie w budżecie 3,5 miliarda można zaoszczędzić i nie na edukację, nie wbrew młodzieży czy dzieci, wbrew rodzicom. Naprawdę zastanówmy się, jest to zły kierunek, Pani Prezydent, oświadczam Pani, jest to bardzo zły kierunek.
którym idziemy, nie jest warte 6 milionów w skali roku oszczędności na niszczeniu tych mini środowisk, na niszczeniu młodzieży i jakby jeszcze denerwowaniu rodziców, którzy są mieszkańcami i z których ich podatków są nasze pieniądze. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? To rozumiem ze środowiska lokalnego. Zapraszam. Bardzo proszę, 2 minuty najwyżej. Ja już stoper włączam. Pani Prezydent, Panie Przewodniczące, wszyscy radni, którzy jeszcze zostali, wszyscy Państwo, którzy, mimo że o ich szkołach już się mówiło, bardzo dziękuję, że jeszcze tu jesteście, bo oczywiście ta solidarność jest dla nas także bardzo ważna. Wojciech Bonowicz, przedstawiciel rodziców dzieci, które chodzą do tego zespołu szkół. Jestem przykładem rodzica, o którym mówił Pan Radny przed chwilą, to znaczy, którego starsze dzieci zostały wysłane poza osiedle, bo szkoła nie cieszyła się najlepszą opinią wśród rodziców. Ale pojawił się nowy dyrektor, pojawił się nowy pomysł na szkołę i zdecydowaliśmy się posłać naszą córkę właśnie do tej szkoły ze względów tych dwóch. Po pierwsze bezpieczeństwo, dziecko wraca ze szkoły do domu o godzinie 15. Po drugie fajny program naprawczy, bardzo ciekawy program dla młodzieży, dobra atmosfera w szkole. Podam jeden przykład, bardzo taki charakterystyczny. W tej szkole dzieci nie niszczą niczego. To jest bardzo ciekawe. W tej szkole, która miała taką opinię złą, dzieci niczego nie niszczą. Nie niszczą tablic, ławek, niczego. Można by powiedzieć, a taka anegdotka. To nie jest anegdotka, tylko to jest atmosfera w tej szkole bardzo dobra. Proszę Państwa, myśmy przyszli oczywiście przekonywać radnych. Wiemy, że radnych klubu PiS nie musimy przekonywać. Nie wiem, ilu tu jest jeszcze radnych Platformy Obywatelskiej, ale byłoby ironią losu, żeby radni Platformy Obywatelskiej likwidowali szkołę, przy której stoi Orlik. Radnych niezależnych prawdopodobnie też możemy być pewni, że nas poprą, ale żeby likwidować szkołę, przy której przed chwilą odsłonięto stadion Orlik i boiska Orlika, flagowy okręt programu partii, no zastanówcie się Państwo. Bardzo się cieszę, że właśnie jeden z radnych Platformy tak wspaniale w tej sprawie wystąpił. Ta szkoła w ostatnich latach poczyniła duże inwestycje z pieniędzy publicznych, z pieniędzy naszych rodziców i byłoby źle, gdyby te inwestycje zostały zmarnowane. Więcej powiedzą oczywiście jeszcze inni, ale jeszcze jedna sprawa. Szybciutko, dużo się bo tu, 2 minuty minęły. Tak, tak, tak. Dużo się tu mówi o bezpieczeństwie. Być może za te pieniądze, które dopłacamy do edukacji przez te ostatnie lata, że może przepłacamy, prawda? No Państwo tak to liczycie, mówicie przepłacamy. Być może za to kupujemy jeszcze stosunkowo mały wzrost przestępczości w naszym mieście i mały wzrost niepokojów. Naprawdę. Zastanówmy się też nad tym, że właśnie takie szkoły, które działają na rzecz lokalnych społeczności, mają sens. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, Pan Dyrektor. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Panowie, Panie i Panowie, przepraszam, Radni. No cóż, 2 minuty, nie wiem od czego zacząć. Mamy pomysł na szkołę, wiemy co zrobić. Zanim jednak przejdę do planów, które też skrótowo potraktuję, to tylko jedno odniesienie się do kwestii diagnozy. Tam policzono nam 24 sale lekcyjne, w tym są 3 pracownie komputerowe i 4 salki, w których można się uczyć w grupach. Więc generalnie rzecz biorąc mamy 17 dużych sal, w których można prowadzić zajęcia z całą klasą i 12 oddziałów, 280 uczniów. Ten program sportu, o którym mówił Pan Przewodniczący 6 dzielnicy, myślę, że mamy dopracowany. Nad nim siedzieliśmy długo. W ostatnich czasach uzyskaliśmy zdrowe przyspieszenie. Myślę, że o tym powie Pan Dyrektor Bronowianki, bo nie chcę jakby uprzedzać. Ale poza sportem także myślimy o dydaktyce, ponieważ zaliczyliśmy, no nazwę to kolokwialnie, dołek w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych. Jesteśmy w trakcie budowy laboratorium przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i w ogóle tym przedmiotom poświęcamy bardzo wiele uwagi. Nabór, który mamy od września, ja myślę, że gwarantuję, że za rok, dwa będziemy jedną z najlepszych szkół, jeżeli chodzi o gimnazja. Natomiast co do liceum 18,
Jest liceum, w którym uczniowie przyzwoicie zdają maturę. Większość z nich później rozpoczyna karierę na wyższych uczelniach krakowskich. Myślę, że tacy uczniowie w liceum też muszą gdzieś znaleźć miejsce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Bardzo proszę. Pan prezes Bronowianki. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni radni, szanowni goście. Ja króciutko chcę powiedzieć tak. Faktycznie Klub Sportowy Bronowianka ma przyjemność być na terenie dzielnicy 6. Mamy bardzo dobre w tej chwili warunki, jeżeli chodzi o uprawianie sportu. Będziemy jeszcze klub rozwijać, będziemy robić inwestycje, oczywiście nie z pieniędzy miasta, bo wiemy, jak w tej chwili to wygląda. Powiem krótko, my w tej chwili podpisaliśmy umowę z 4 szkołami podstawowymi, to jest szkoła numer 50, szkoła numer 93, 156, 138. Mamy podpisaną umowę o współpracy i utworzeniu klas sportowych. Oprócz tego w tym właśnie całym naszym planie organizacyjnym i ogniwie najważniejszy jest właśnie zespół szkół numer 8, gdzie ta młodzież ze szkół podstawowych będzie po prostu potem trafiać do tego gimnazjum i do liceum. Na podstawie tego gimnazjum i liceum w tej chwili krakowskie związki, czyli Krakowski Związek Tenisa Stołowego, Małopolski Związek Piłki Nożnej i Małopolski Związek Piłki Siatkowej, chcemy tworzyć wspólne ośrodki dla tej młodzieży. Dlatego tu jest prośba generalna do Państwa radnych, żeby po prostu pamiętać, że o tym naszym ogniwie, że ona jest bardzo nam potrzebna, żebyście Państwo mogli spokojnie realizować uchwałę, którą żeście niedawno podjęli 19 grudnia 2012 roku na temat sportu w latach 2013-2015. Dziękuję. Dziękuję. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni radni, państwo zebrani. Ja jestem rodzicem dziecka, które już dawno skończyło tą szkołę, jednego, które właśnie chodzi do tej szkoły. Powody, no i jeszcze jedno powinno być, co będzie chodzić. Tak. Postaramy się, małżonka, może się jeszcze uda. Chociaż się cieszymy. Nie będziemy wtedy mieli takich problemów. Roman Dorczak, ja oprócz tego też chciałem powiedzieć, ja jestem, pracuję od 20 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim i pracuję w Zakładzie Zarządzania w Edukacji. Zajmuję się zarządzaniem edukacją od lat. Odwiedzałem wiele krajów na świecie, nie będę się chwalił jakich, i widziałem, jak zarządza się edukacją. To może pozwolicie Państwo, że na temat sposobu zarządzania edukacją w Krakowie nie będę się wypowiadał, bo ja nie lubię źle mówić o ludziach. Uniwersytet Jagielloński wysyła do zespołu szkół numer 8 studentów. Oni tam się uczą bardzo dobrych rzeczy i potem są znakomitymi nauczycielami. Uniwersytet Jagielloński w mojej osobie ma dużo kontaktów w Europie i jak przyjeżdżają z Anglii, z Hiszpanii, z Belgii, z Niemiec, mógłbym jeszcze parę wymienić, ludzie, którzy zajmują się edukacją, którzy tam są znakomitymi liderami oświatowymi, to ja im pokazuję krakowskie szkoły, w tym tą właśnie, którą Wydział Edukacji zamierza zlikwidować, bo ja nie będę używał innych słów. Restrukturyzacja to też niedobre słowo. To jest nowomowa neoliberalna, która próbuje uzasadniać niszczenie tkanki społecznej. Problemem Polski jest budowanie kapitału społecznego, a w Krakowie się próbuje niszczyć szkoły, które mają ten kapitał budować. Ja mógłbym kontynuować, nie będę, bo pani przewodnicząca mi zaraz zabierze głos. EWD parę razy tu dzisiaj padło. Jako Boga się traktuje EWD i egzaminy zewnętrzne, a to jest tylko badanie kawałka głowy dziecka. Tylko kawałka głowy dziecka. Poza tym to jest bardzo zła miara. Ja zapraszam panią prezydent i innych, którzy zajmują się tymi sprawami. Ja jestem kierownikiem studiów podyplomowych zarządzania w oświacie. Zapraszam, to może się państwo nauczycie trochę na temat zarządzania w oświacie. Na temat choćby tego, że to jest bardzo ważna miara w edukacji, ale bardzo, bardzo wąski kawałek głowy dziecka bada. I chciałbym, żeby państwo radni dobrze to zapamiętali. Niewielu was zostało, ale zadajcie sobie trud i zobaczcie, o czym mówi EWD, co bada, jak to jest ułomne narzędzie. Moje dziecko, jak przychodziło do tej szkoły, to było laureatem 2 olimpiad. Było znakomite. Jak wychodziło z tej szkoły, było laureatem 2 olimpiad. Było znakomite. EWD, zero postępu.
No bo przyszło znakomite, wyszło znakomite. Inny przykład, który pokazuje też... To już... Inny przykład, który pokazuje ułomność miar, wąskich miar patrzenia, wąskich sposobów patrzenia na edukację, to wybitny uczeń tej szkoły, może dla niektórych z Państwa nie, bo tutaj też kibice Krakowi, Patryk Małecki, wybitny uczeń. Ci, którzy się znają na sporcie, to wiedzą, o kim mówię. Jak przychodził do szkoły, to znakomicie operował swoją prawą nogą, lewą zresztą też. Jak wychodził ze szkoły, to też operował tymi nogami znakomicie. A poza tym to niewiele poprawił swoje osiągnięcia edukacyjne. I takie proste miary, wąskie miary nie badają tego dobrze. Nie badają tego dobrze. Dzieci w szkołach też rozwijają swoją osobowość, stają się szczęśliwsze, a dzięki temu budujemy kapitał społeczny. O tym już różni ludzie tutaj mówili. Ja jeszcze jednej rzeczy na koniec chciałem powiedzieć. Zwróciłem się parę dni temu z pismem, takim e-mailem, pozwoliłem sobie do Państwa radnych wysłać prośbę o wspieranie tej szkoły, ale ja bym apelował o wspieranie wszystkich szkół. Ja bym się źle czuł, jakbym bronił tylko zespołu szkół numer 8. Wszystkie szkoły krakowskie, które tutaj reprezentujecie Państwo, są ważne dla nas. Ja zwróciłem się do radnych o to, żeby pomogli, żeby nie przegłosowali takich karygodnych propozycji. Od pewnego radnego, ja może teraz postąpię łagodniej i nie powiem od którego, dostałem taką odpowiedź, że patrząc po rejonie szkoły, o której Pan mówi, nie jest Pan moim wyborcą. Jak Państwo chcecie się dowiedzieć, o którego radnego chodzi, a jest to bardzo ważny radny w tej Radzie, może nawet najważniejszy, to sobie poczytajcie w internecie. Ja do radnych niektórych klubów nie muszę się zwracać, bo wiem, że rozumieją edukację, ale ja się zwrócę do radnych Platformy Obywatelskiej, a przede wszystkim ten głos kieruję na ręce Pani Przewodniczącej. Nauczyciele, ludzie nauki, moi koledzy, z którymi od paru dni rozmawiam o edukacji, to jakbyście Państwo spojrzeli na statystyki, to jest znacząca grupa Waszych wyborców. I podnosząc ręce w czasie głosowania za likwidacją krakowskich szkół, pamiętajcie Państwo o tym, bo przy najbliższych wyborach my Was rozliczymy, a ja na pewno będę bardzo aktywnym rozliczającym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa, nie widzę, Pani Prezydent, bardzo proszę. Chciałabym jednak, pomimo że pora późna, chwilę podjąć pewną polemikę. W ogóle dziękuję, że Pani została z nami. No, bardzo dziękuję. Nie, proszę wybaczyć, nie miałam wizyty u lekarza, którą miałam umówioną 3 miesiące temu, ale odwołałam także, bo rozumiem, że te sprawy, no lekarz lekarzem, ale tutaj są szalenie istotne sprawy i chciałabym być też dobrze zrozumiana, więc dziękuję, że Państwo gotowi są mnie słuchać. Natomiast chciałabym trochę podjąć pewną polemikę, znaczy może najpierw wyjaśnię, że jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, bo ten problem wyniknął przy analizowaniu zespołu szkół ogólnokształcących numer 8. Otóż podjęłyśmy wspólnie z Paną Prezydent Sroką taką próbę powołania zespołu, który by zajął się w ogóle tą infrastrukturą, gdyby Rada Miasta przechyliła się do likwidacji już tych szkół. To wiele tych szkół ma bardzo dobrą infrastrukturę sportową. Dlatego nie można jej pozostawić tak po prostu, tylko że trzeba opracować po prostu staranny program wykorzystania tej infrastruktury na rzecz lokalnej społeczności. I to przy pomocy rad dzielnic, przy pomocy Krakowskiego Ośrodka Sportowego czy Miejskiego Ośrodka Sportowego. Także to proszę mieć na uwadze, znaczy mam to na uwadze i wiem, że jeżeli Rada się przychyli do tych projektów, no to będzie należało mądrze rozwiązać. Natomiast no korci mnie polemika w sprawie edukacyjnej wartości dodanej. I mówiąc szczerze, no jestem zażenowana takim płytkim spojrzeniem przez Pana Profesora, bo edukacyjna wartość dodana jest bardzo... Oczywiście, że każdemu pomiarowi można przypisać jakąś słabość. Natomiast ten pomiar jest pomiarem, który jednoznacznie pokazuje, że nawet i nawet bardzo dobry uczeń przychodzący do szkoły, jeżeli szkoła prowadzi prawidłową działalność, rozwija tego ucznia, może usytuować szkołę bardzo wysoko. Najlepszy dowód, że piąte liceum, które przyjmuje wyłącznie laureatów, a więc najzdolniejszych uczniów, najlepszymi wynikami, osiąga bardzo wysokie wyniki w edukacyjnej wartości dodanej, bowiem ona dość starannie mierzy ten postęp.
Także tutaj proszę nie wprowadzać w błąd państwa, bo to nie wypada. Nie widzę żadnych zgłoszeń. Przechodzimy do punktu 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania zespołu szkół ogólnokształcących nr 16 w Krakowie Osiedle Niepodległości 19 oraz zamiar likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu szkół ogólnokształcących nr 16 w Krakowie. Projekt uchwały według druku 1106. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy goście? Pan radny Stanisław Rachwa, uwaga. Ja nie wiem, jak jest z demografią, bo powiem państwu szczerze, że mam taką refleksję. Ja mam 10 znajomych od 20 lat i się okazało, że podsumowałem teraz, że mamy 40 wnucząt jako grupa, prawda? I wnuczki i prawnuczki, więc jest 40 osób. Więc ja nie mogę pojąć, że w moim kręgu moich znajomych przez kilkanaście lat nie ma żadnego niżu demograficznego. Więc tak się zastanawiam, skąd ten niż, a przykład powiem, że w 2003 roku z tej sali dyskutowaliśmy również o niżu demokratycznym w innym składzie Rady Miasta i była pani jedna radna, która jest teraz radną wojewódzką i była również, pełniła funkcje administracyjne, która się ze mną spierała, prawda, o tym niżu demograficznym, powiedziała: Stanisław, w 2012 roku to już będzie tak tragiczny niż, że wszystkie szkoły trzeba zamknąć, ale ona podkreślała szczególnie szkoły zawodowe. I teraz mam satysfakcję, bo po 10 latach, panie profesorze, pomyliłam się. Pomyliłam się co do likwidacji szkół zawodowych, pomyliłam się co do tego niżu, pomyliłam się do propozycji likwidacji przedszkoli, bo gdyby te przedszkole były niezlikwidowane, to teraz nie mielibyśmy problemów. Więc chylę czoła i powiem, że okej. Okay. Natomiast powiem odnośnie Szkoły Niepodległości. Państwa, właśnie Szkoła Niepodległości, ja nie będę szczegółów, ale chodzi mi właśnie o taką sytuację, że tak jak pani powiedziała, jest sprawa jest Steli Sawickiego, czyli tam jest ogromna inwestycja budowlana, która jakby rozpoczęła się, ale ona będzie kontynuowana. Wiele obiektów budowlanych jest również przy Kerfurze, czyli jakby od Tomeksu. Jest już 12 budynków. Będzie dalej szła zabudowa na tym terenie takim zielonym w stronę Tomeksu, więc powstają ogromne osiedla. I ja mam pytanie, przecież to są osiedla potencjalni, że tak powiem, młodzi ludzie do szkół. Ja nie znam szczegółów odnośnie tej szkoły, ale wiem, że jakieś tam pomysły państwo zawsze mieli, żeby się połączyć, nie wiem, z Kolorowym. Jest nawet propozycja chyba ostatnio, jest to prawda, że prowadzi szkoła Jańskiego, to jest szkoła, Wyższa Szkoła Jańskiego, która nie jest całkiem zainteresowana Nową Hutą, ale z tego co mi wiadomo, do nas dzisiaj dotarły takie pisma, że oni są zainteresowani jakby prowadzeniem, czyli być organem prowadzącym po prostu szkołę, która jest jakby skazana do zamiaru likwidacji, stąd może należy z tą Szkołą Jańskiego rozmawiać. Dziękuję. Dziękuję. Pani prezydent coś wie na ten temat? Pewnie nie jeszcze. Nie, to nie. Dobra. Nie wiem, pan dyrektor, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Mariusz Tomczyk, przedstawię się, dyrektor zespołu nr 16. Pani prezydent, szanowni państwo. Tutaj już pan radny trochę zdradził rąbka tajemnicy, że rzeczywiście ze Szkołą Jańskiego będziemy próbować podjąć takie rozmowy i takie negocjacje. Proszę państwa, może bym tak bardzo krótko się odniósł do uzasadnienia zamiaru likwidacji i może podjąłbym, proszę państwa, trzy kwestie. No, krótko będzie, bo uważam, że dobre kazanie to krótkie kazanie. Proszę państwa, może krótko aspekt ekonomiczny. Przyglądając się jako dyrektor temu, co było w tamtym roku, cała ta sytuacja, która się wydarzyła, to poczyniłem wiele oszczędności w szkole i takie kwoty tutaj przytoczę. Koszt kształcenia jednego ucznia w moim zespole to jest 7200 zł, a średnia właśnie w takiego typu placówkach w Krakowie to 8100, więc doskonale tutaj pokazuje, że mój zespół jest no, tanią szkołą. Drugi aspekt, proszę państwa, to aspekt wychowawczy. W tamtym roku mój zespół był poddany ewaluacji procesy zachodzące w szkole i szkoła moja została określona jako szkoła
środowiskowa, szkoła działająca przeciwko wykluczeniu społecznemu. Szkoła ta uzyskała dwie oceny A, czyli najwyższe oceny, i cztery oceny B, również najwyższe, najniższe to są D, może tylko tyle powiem. Czyli kuratorium widzi tutaj ogromną pracę wychowawczą, którą moi nauczyciele tutaj się wykazują. I trzecia, ostatnia kwestia, taka na koniec. Proszę Państwa, no rzeczywiście w tym uzasadnieniu no trudno się mi odnieść do wyników, które uzyskują moi uczniowie, ale od września, proszę Państwa, w mojej szkole wprowadzony jest program naprawczy. Powiem krótko, tutaj jest projekt unijny, uniwersytety matematyczne, są dodatkowe zajęcia z matematyki, projekt unijny przedsiębiorcze szkoły. Myślę, proszę Państwa, że zespół potrzebuje jeszcze czasu, żeby, tak jak ekonomicznie się bardzo ładnie tutaj spisujemy, może jeszcze potrzebujemy czasu, żeby kwestie po prostu tutaj wyników kształcenia podnosić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Czy Pani Prezydent chce się? Nie. Wyczerpaliśmy punkt 16. Przechodzimy do punktu 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia i likwidacji poprzez wygaszenie niektórych techników uzupełniających dla dorosłych w Krakowie, wchodzących w skład zespołu szkół. Projekt uchwały według druku 1107. Czy ktoś z Państwa radnych? Nie ma, bo to jest bezproblemowy druk. Dziękuję. I teraz mamy trzy druki, które myślę będziemy rozpatrywać razem, bo one mają no, raz, że podobne uzasadnienie, a dwa, że zmierzają do jednego określonego celu. Mamy tak, punkt 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 ulica Spadochroniarzy oraz szkół wchodzących w jego skład. Projekt uchwały według druku 1108. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania zespołu szkół specjalnych nr 13 ulica Szopkarzy oraz zamiar likwidacji szkół wchodzących w jego skład. Projekt według druku 1109 i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ulica Spadochroniarzy 1 oraz szkół wchodzących w jego skład. Te trzy naraz. Kto z Państwa radnych? Pani Radna Teodozja Maliszewska. Szanowni Państwo, szkoła zajmująca się jako jedyna w Krakowie w takim dużym zakresie dziećmi autystycznymi jest w mojej dzielnicy przy ulicy Szopkarzy. Tworzyliśmy ją razem z dzielnicą przy współpracy kuratorium i ówczesnego Wydziału Edukacji, bo jak na tej sali padło już dużo słów na ten temat, te dzieci wymagają szczególnej wiedzy i predyspozycji nauczycieli. Kto miał kiedykolwiek w życiu do czynienia z takimi dziećmi, wie, że tu nie wystarczy być dobrym nauczycielem. Tu trzeba mieć jeszcze iskrę Bożą i wiedzę na ten temat. Dlaczego mówię o tym? Zainteresowana głęboko tymi drukami i tym połączeniem, odbyłam rozmowy w tej sprawie i dyrektorzy tych placówek, szefowie porozumieli się i utworzenie centrum przy Szopkarzy jest dla wszystkich zainteresowanych stron korzystne. Mają tylko jedno, jedyne zastrzeżenie. Ja popieram to połączenie. Nie umiałam im zagwarantować, a o to pytali, czy mogą wierzyć, że pani prezydent dotrzyma słowa. Tam są szczególne warunki, ale w uzasadnieniach pani prezydent i w rozmowach z nimi. Ale o czym konkretnie? Dlatego po Centrum Autyzmu to właściwie mój pomysł. I jak, pani radna wie, bardzo pani mi leży na sercu sprawa dzieci. Kochana pani prezydent, dokładam pani równo od jakiegoś czasu, ale tu, gdzie pani robi dobrze rzeczy, umiem powiedzieć szapoba. Szapoba. Natomiast padły różne uzgodnienia w stosunku do tych podmiotów, które się scalają. I od wszystkich i usłyszałam tak, jeśli ziści się to, co wspólnie z nami pani prezydent wydyskutowała, to będziemy szczęśliwi. Ja o niczym innym nie marzę. No chwałaż Panu Bogu. Dziękuję. Pani radna Barbara Nowak.
to ja troszeczkę ciągnąc myśl pani Teodozji Maliszewskiej. Ja przypominam sobie sytuację z ubiegłego roku i chodzi mi o specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 5, który musiał opuścić budynek przy ulicy Świętego Stanisława. I ja słyszałam, że ten budynek ma zostać przeznaczony na internat, prawda? A okazuje się, że on jest w tej chwili wystawiony na sprzedaż za bodajże 11 milionów, więc mam powody, żeby patrzeć tutaj na ręce pani prezydent, mówiąc podobnie jak pani Teodozja Maliszewska. Trochę mi przykro, że w zeszłym roku dotknęło już raz tą szkołę nieszczęście, bo przechodzenie z dziećmi chorymi do innego budynku to naprawdę jest nieszczęście. I teraz po raz kolejny zaczyna się sprawa zmiany tego ośrodka. Ja mam tu kilka pytań i wątpliwości. Jedno podstawowe, uważam, że dając projekty likwidacji, to trzeba byłoby równocześnie dać projekt powołania Centrum Autyzmu, bo póki co go nie ma. A tak jak mówię, mam problemy w to, żeby uwierzyć, że faktycznie w tym momencie będzie wszystko tak, jak należy. Druga sprawa, to bardzo obawiam się tego, że w tym momencie te szkoły zostaną bardzo w zawężonym stopniu specjalistycznym, bo to będzie Centrum Autyzmu. I moje pytanie jest takie, czy naprawdę nie można byłoby w tym momencie, jeżeli do tego dojdzie, więc tworzyć Centrum Autyzmu i Centrum dla Dzieci ze Sprzężeniami, bo wtedy wydaje mi się, że chociażby ta grupa nauczycieli, specjalistów bardzo wysoko wykształconych, że tak powiem, naprawdę specjalistów, że nie zmarnujemy ich potencjału, ich możliwości. No tak, tyle. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Już, moment. Ja chciałam tylko dołączyć do pani radnej Teodozji wypowiedzi. Co stało na przeszkodzie, żeby jednocześnie wpłynął projekt uchwały o utworzeniu centrum? Bo to jak byłoby zamiar się, likwidacji, to znaczy, jednocześnie widać byłoby, co się stanie z tymi placówkami, na jakiej bazie centrum. Proszę przypomnę, że my na razie zamiar likwidacji. No dlatego, to zamiar utworzenia centrum mógłby być też. No ale nie ma procedury zamiaru oczywiście utworzenia centrum, więc to stąd. Także wiem, nie ma, bo, wiem, więc ale dlatego to najpierw, znaczy w tej chwili w odpowiednim terminie procedujemy zamiar, no bo musi to no się tak, ale utworzenie mogło być z wyprzedzeniem. No od 1 września i tak dalej. Nie było. Dobra, możemy, słuchamy. Pani prezydent, słuchamy. Natomiast ja chciałabym się odnieść do tego, o czym powiedziała pani Barbara Nowak. Ja wiem, że pani lubi podważać mój autorytet przy każdej okazji, natomiast muszę przypomnieć tu państwu dobrze, że jest tu wiele osób, które słyszało moją wypowiedź. Nigdy nie deklarowałam, że będzie internat przy ulicy Stanisława, wręcz przeciwnie, polemizowałam z radnymi, tłumacząc, że to nie jest chyba niczym złym, jeżeli kamienica dobrze usytuowana, która nie ma żadnych warunków do tego, żeby służyć dzieciom, bo nie ma wyjść ewakuacyjnych. Jeżeli ona może zostać sprzedana, to że to jest, a jej właściciel będzie prowadził działalność i płacił podatki, to że to także jest dobre rozumienie interesu miasta. Tak wypowiadałam się na temat tej kamienicy w czasie posiedzenia Rady. Nigdy nie obiecywałam, że tam będzie internat, bo tam był internat. Tam był internat. Tam był internat, więc nie było powodu, żebym obiecywała powstawanie takiego internatu. Dobra. Kto z Państwa? Zapraszam Panią. Ja Anna Wróblewska, jestem przewodniczącą Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5. Obecnie pani z ulicy, do mikrofonu w obu ulicy naraz. Świętego Stanisława przeniesiony ten ośrodek został od września na ulicę Spadochroniarzy, przepraszam, jeszcze się nie przyzwyczaiłam do tej nazwy. Tak. Więc tak, ja tutaj takie krótko rzeczy chciałam poruszyć, to znaczy tak. Przede wszystkim cały czas tutaj jest mowa o Centrum Autyzmu. Ja chciałam tutaj bardzo zwrócić uwagę, tu pani radna Nowak mówiła o tym,
Centrum Autyzmu jest to taka bardzo krótka nazwa, ale ona równocześnie bardzo zawęża możliwości przyjmowania dzieci z różnymi schorzeniami oku autyzmu jakby do tej szkoły. Dlatego ja uważam, że zresztą tutaj nawet nie chcę też przedłużać, ale w samym uzasadnieniu pojawiła się nazwa dzieci i młodzieży z autyzmem oraz niepełnosprawnościami ze spektrum autyzmu. Natomiast, tak jak mówię, to bardzo zawęża nazwę i nawet rozporządzenie o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniach niepełnosprawności nie używa takiej nazwy jak autyzm w swoich punktach. Jest tych punktów 12 tego rozporządzenia. Ono miało nowelizację w 2009 roku i właśnie doszedł punkt 12, który nazywa się, to jest przyczyny niepełnosprawności, artykuł 32 ustęp 2, punkt 12, pauza C. To się nazywa symbol przyczyny niepełnosprawności i ten 12 punkt to jest całościowe zaburzenia rozwoju. I ten punkt przy orzekaniu, powiatowe centra do spraw orzekania, powiatowe zespoły do spraw orzekania, w tym punkcie zawierają autyzm, ponieważ nie da się jakby, jest to bardzo, bardzo, tak, dlatego ja bym tutaj naciskała na to w imieniu rodziców, żeby ta nazwa nie funkcjonowała jako Centrum Autyzmu, tylko ośrodek szkolno, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy pod nazwą i tutaj na przykład można by użyć nazwy Centrum dla Dzieci, tak jak to zresztą było w projekcie, adresowaną do dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju. I to wtedy będzie nazwa prawidłowa, która pozwoli jakby różne typy, nazwijmy to typy autyzmu, prawda? Dobrze, dziękuję bardzo. No ja radziłabym się raczej zastanowić, dlatego, bo idea, i to nie dlatego, że, znaczy możemy to rozważać oczywiście, no ale tak chodzi, na gorąco. Nie chodzi o to, żeby to nie było tak, jak Państwo macie w zamiarze, w jakiś sposób ułatwienie rodzicom i dzieciom z tym schorzeniem, z autyzmem. Ja rozumiem, nie tylko ja myślę o tej nazwie. Na bardzo delikatne tutaj... Dlatego kiedy pisałam uzasadnienie, pisałam, że spektrum autyzmu, bo wydawało się to, że to pokazuje właśnie szersze spojrzenie niż dosłownie autyzm. To jest całościowe zaburzenie rozwoju. Nie, bo wtedy będą wszystkie typy, to wtedy trafią wszystkie typy zaburzeń. Nie będziemy może o tym teraz rozmawiać. Warto się nad tym poważnie zastanowić, dlatego, bo to jest nazewnictwo stosowane w czasie orzekania niezwiązanego jakby z edukacją. Także tutaj co do tej nazwy to warto się zastanowić. No więc dlatego ja tutaj tylko zwracam uwagę, że jest to bardzo istotne, jaki ten ośrodek będzie miał nazwę. To jest taka sprawa. Druga sprawa. Przepraszam bardzo, bo się troszeczkę pogubiłam. Chodziło o to, że jakby tutaj do części radnych słyszałam, dotarła taka informacja, że to my rodzice chcieliśmy utworzenia takiego centrum i połączenia tych trzech placówek. Nie jest to do końca prawdą, ponieważ te placówki tak jak funkcjonowały, funkcjonowały dobrze, tylko jakby zostaliśmy postawieni pod ścianą, że jakby nie mamy innego wyjścia. Albo się godzimy na to, albo po prostu przestajemy istnieć. W związku z tym i rodzice, i nauczyciele wyrazili swoją pozytywną opinię w tej kwestii. Natomiast proszę nie jakby rozpowszechniać wiadomości, że to wyszło od nas. My mówiliśmy, że jest trudność w kształceniu takich dzieci, ale te placówki, które są, protestowaliśmy przeciwko likwidacji, ponieważ uważaliśmy, że one dobrze spełniają swoją rolę. I to jakby w tej kwestii. Teraz tutaj usłyszałam jeszcze jedną rzecz, że przyszły ośrodek dla dzieci, nazwijmy to właśnie autystycznych na razie, ma być przy ulicy Szoptarzy. Ja tutaj mam inną wiadomość jako rodzic, że to ma być w trzech miejscach. Ulica Szoptarzy i w trzech miejscach właściwie. No trzy jakby takie ośrodki, czyli ulica Szoptarzy oraz pod ochroniarzy, tak jak jesteśmy w tej chwili nieprzeniesieni i ośrodek dla dzieci niesłyszących. I chciałabym tutaj właśnie też, żeby ta kwestia została do końca w jakiś sposób. Ale czy Pani wspomina o adresie, czy o sporach, o szkołach, które tworzą? Nie, no bo... Bo powstaje przez podmiotów. Tak. Równorzędnych podmiotów. Natomiast adres jest spadochroniarzy i szopkarzy. No właśnie, o to mi chodzi, żeby to miało jakby obręb...
No to tak. Jest, pod jakimś adresem musi być to zarejestrowane i to jest ta trudność formalna. Rozumiem. I pozostaje teraz jeszcze kwestia dla nas rodziców bardzo też taka ważna i niepokojąca. Jak będzie wyglądała kwestia dyrekcji tego tworu, który powstanie, ponieważ w tej chwili są jakby trzy panie dyrektor. Czy to będzie nowy konkurs, bo na przykład nasz ośrodek miał konkurs rok temu rozpisany. Jest nowa pani dyrektor, jest osobą bardzo stworzoną na to stanowisko według nas rodziców i teraz nie wiemy, co będzie po połączeniu tych szkół. Jeżeli będzie rozpisany nowy konkurs, ja nie mam pewności, że nie wystartują osoby, które znowu jakby nie będą się nadawały na to stanowisko, a tak było niestety. No i tu jest taka nasza wątpliwość jako rodziców i też bym chciała, żeby to było jakby No wyjaśnione, bo my się tego po prostu obawiamy. W rozmowie z panią dyrektor ustaliliśmy jakby, że to musi być konkurs, dlatego, bo tak się nie mam formalnie. Także to nie jest jakby przeciwko przedsięwzięciu czy przeciwko którejkolwiek z pani dyrektor, natomiast myślę, że wynegocjowany projekt wypracowany, nie do końca mogę się zgodzić z tą ścianą, ale już nie chcę polemizować, bo nie wiem, kto kogo stawiał pod ścianą. Natomiast spotkałam się z państwem wielokrotnie i to państwo wskazywali na to, że właśnie dzieci ze spektrum autyzmu wymagają szczególnej troski. To znaczy, myśmy wskazywali, że likwidacja szkoły dla dzieci tego typu jak będzie błędem, ponieważ nie ma innej szkoły, ale nie dążyliśmy do tego, żeby powstało jakiekolwiek centrum. Niezupełnie, bo ja spotkałam się z wieloma rodzicami dzieci autystycznych. Państwo nie są jedynymi, z którymi się spotkałam. I to dążenie do tego, żeby właśnie bardziej starannie zadbać szczególnie o dzieci młodsze, o dzieci, które dopiero o wczesne wspomaganie, chodzi o stworzenie dobrych warunków, bo szczególnie z autyzmem jest tak, że im wcześniejsza pomoc fachowa, tym większa szansa na pełną socjalizację. W związku z tym tutaj, mając to na uwadze, chcemy rzeczywiście również w tej nazwie informować rodziców, że jest takie miejsce, w którym bardzo szybko mogą znaleźć pomoc, jak tylko zostaje zdiagnozowany ten zespół. Natomiast co do tej dyrekcji. Jakby ten wczesne wspomaganie i dzieci młodsze miały jakby właśnie na ulicy Szopkarzy bardzo dobrze działającą placówkę. Natomiast właśnie dla dzieci starszych nie było żadnej propozycji. No i dlatego proponujemy jeszcze nawet szkołę policjalną. Jak pani zauważyła, w projekcie jest nawet rozbudowanie tej oferty. Więc dlatego i moje ostatnie jakby takie, kiedy to będzie, kiedy powstanie ten projekt. Bo właśnie są projekty likwidacji, a nie ma jakby projektu powołania. Znaczy projekt jest przygotowany, no i jeżeli zamiar, no bo na razie on jest bezprzedmiotowy, no bo nie możemy wprowadzić projektu, także to już, no proszę mieć zaufanie. No postaram się, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa, pani radna, to dowiemy. A mówiła, że tylko rzadko mówi. Pani mnie po prostu źle zrozumiała. Te trzy placówki, które będą tworzyć to centrum, bo tak to rozumiem, nikt znam Szopkarzy, bo go tworzyłam. Wiem, co to jest za placówka, wiem, jakimi dziećmi się zajmuje, ale zapewniono mnie, że strukturalnie nic się nie zmieni poza tym, że będzie jedno miejsce, do którego będą mogli przychodzić rodzice i osoby zainteresowane, żeby się pewnych rzeczy dowiedzieć, żeby mieć pełną informację, żeby mieć miejsce nie w trzech różnych miejscach. Natomiast nie nam decydować, co się będzie działo, która z pań dyrektor przystąpi do konkursu, czy będzie powierzenie, to już jest kompetencja pana prezydenta. Nie możemy w to wchodzić. Natomiast dlatego powiedziałam, że ufam w to, że pani prezydent dotrzyma słowa, że te trzy placówki zostaną w swojej działalności obecnej nienaruszone. Będą dalej robiły to, co robią, bo są nie do przecenienia. Natomiast będzie jedno miejsce, i tak to zrozumiałam po wszystkich rozmowach, gdzie będzie zebrane kompendium wiadomości na ten temat, bo tym rodzicom naprawdę potrzeba jest pełnej informacji, szczególnie tym, którzy nagle dowiadują się, że ich dziecko jest właśnie dotknięte takim przypadkiem. Natomiast panią zapewniam, że jeśli mi pani złoży poprawkę co do nazwy,
a uznam ją po konsultacji z fachowcami w tym zakresie, kompetentnymi ludźmi za zasadną, to ja ją złożę. I bardzo Panią proszę, że jeśli Pani ma takie po prostu niepokoje, to proszę na mnie liczyć. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze w sprawie tych trzech projektów uchwał chciałby zabrać głos? Nie widzę. A zatem proszę. Minutka. Dobry wieczór. Szanowna Pani Prezydent, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Jestem rodzicem dziecka, które korzysta z tej placówki. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest mój syn ma niedosłuch. I chciałabym się po prostu dowiedzieć, jak po połączeniu tych trzech placówek, co będzie z zespołem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jak wiadomo, jest to bardzo znany ośrodek, który stworzyła metodą leczy dzieci, uczy metodą krakowską, stworzoną według pani profesor Cieszyńskiej, o bardzo dużej renomie. I po prostu w tym projekcie jest tam jedynie stwierdzenie, że działający w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym ten zespół będzie nadal funkcjonował w strukturze nowego ośrodka. Ale z kolei dalsze jest jeszcze, że od roku szkolnego 2013-2014 nie będą przyjmowane dzieci niedosłyszące lub słabosłyszące. Więc mam pytanie, co z nimi, co z tą metodą, ponieważ boję się, że jeżeli zostanie połączone te trzy placówki, nagle ta metoda wypracowana przez tyle lat gdzieś się rozmyje, bo nie wiem, będzie nowa osoba do spraw metodyki, która stwierdzi, że ta metoda krakowska nie jest dobrą metodą, a należy stosować inną. A ta metoda jednak powoduje, że te dzieci, które mimo, że mają niedosłuch, mogą po prostu iść do normalnych, masowych szkół. I jest to jedyna metoda, która uczy na przykład dzieci z niedosłuchem w wieku 3-4 lat nie umieją czytać. Na pewno nie zaniechamy prowadzenia wczesnego wspomagania dla dzieci z niedosłuchem. Natomiast prawdę mówiąc, może pani dyrektor wie, bo ja nie wiem, jak mi to rozstrzygnęły, bo nie pamiętam. Nie rozstrzygałyśmy tego, no ale na pewno znaczy będzie wczesne wspomaganie. Będą specjaliści. Dobrze, że Pani o tym wspomina, będziemy mieć to na uwadze. Dlatego chciałabym tylko zasygnąć, żeby to się po prostu nie rozmyło, bo ci terapeuci naprawdę wkładają w to serce i... Aha, już wiem. Proponuję, że było z zaburzeniami mowy, czyli no tym samym jakby no niedosłuchem z zaburzeniami mowy możemy rozszerzyć ewentualnie. Nie, to bardzo proszę, bo chciałabym, żeby to po prostu nie zniknęło to wcześniej wspomaganie. Dziękuję. Pani radna Agata Rata. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo, jako odwracam do pani. Metoda krakowska, to znaczy dyskusja byłaby pewnie dużo na tej sali, bo szkoła krakowska to jest pani ministra Kiewicz i pani Cieszyńska i co metody ma każdy prawo do wyboru. I kłócą się i ja również uczestniczyłam w szkolenia właśnie prowadzonych przez panią i rzeczywiście tam jest też dużo wątpliwości co do tej metody, ale nie nam o tym myślę rozstrzygać. Myślę, że są specjaliści, którzy świetnie dobiorą odpowiednie metody, tak żeby były skuteczne przede wszystkim dla dzieci. Dziękuję. Rozumiem, że w tym punkcie wyczerpaliśmy, w tych punktach 3, 18, 19 zrealizowaliśmy punkt 21, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru zniekształcenia niektórych techników uzupełniających dla dorosłych wchodzących w skład zespołów szkół w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, druk numer 1111. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie? Z gości nie widzę. Zrealizowany. 22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce realizowanego przez Gminę Miejską Kraków w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Czy ktoś chce coś zapytać? Zrealizowane. W ten sposób dobrnęliśmy do spraw bieżących. Ja tutaj mam osoby, które zgłaszały się do dyskusji, ale nie widziałam, żeby zabierały głos. Czy ktoś chce w ogóle powiedzieć coś? I tak już zaraz pani przewodnicząca Maria Salmach-Przywożeka. Zapraszam. W punkcie oświadczenia i komunikaty też. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, jest godzina już późna, ja krótko przeczytam. To jest stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego 4 oddziałów miasta Krakowa. Wyniknęło ono na kanwie ostatnich wydarzeń, jak również od publicznych wypowiedzi w Radiu Kraków wiceprzewodniczącej Rady Miasta Krakowa. Część tego pismo jest skierowane do pana Bogusława Kośnidera, przewodniczącego Rady Miasta Kośnidera, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Bardzo proszę czytać. Proszę nie przeszkadzać, bo chcemy skończyć. Część tego stanowiska odnosi się do sposobu wdrażania restrukturyzacji w Krakowie. Myśmy również z tego powodu wyszli z obrad okrągłego stołu, ponieważ diagnoza, którą pani prezydent potraktowała jako narzędzie do dokonania zmian w restrukturyzacji, uznaliśmy, że jest tylko jednym z elementów do wypracowania kryteriów. Kryteria naszym zdaniem nigdy nie zostały wypracowane, jak również nie odbył się dialog społeczny. I w pierwszej części Związek Nauczycielstwa Polskiego poprzez struktury działające w mieście Krakowie stanowczo protestuje w sprawie przedłożonej Radzie Miasta reformy sieci szkolnej. Podstawą naszego protestu są sposób zaprezentowania i argumentacja proponowanych zmian. Nie będą one podjęte z inicjatywy Okrągłego Stołu Edukacyjnego działania aprobowane społecznie i stopniowe, które prowadzić miały do głębokiej reformy krakowskiego szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego wraz z instytucjami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży. Winno być to również niezręcznie dla pana prezydenta, dla pana przewodniczącego jako inicjatora tego forum. Zaprezentowanym w szybkim tempie wdrażanym modelu zmian popełniony jest ten sam grzech pierworodny, co i w pierwszej połowie minionego roku. W żaden sposób nie pozyskano dla przedkładanych projektów partnerów społecznych, w tym poparcia rodziców, jako najbardziej zainteresowanych. Przeciwnie, wybrany termin zaprezentowania stał się podstawą domniemywania nieczystych intencji władz Krakowa, a agresywny niekiedy naiwna argumentacja rozszerza falę krytyki i rosnącego niezadowolenia społeczeństwa miasta. Przypominamy jedynie, że w przyjętych do realizacji wnioskach Okrągłego Stołu Edukacyjnego był zamysł szerokiego spektrum społecznego włączonego w przygotowania kryteriów i planów restrukturyzacji. Zawarte było to w piśmie pana prezydenta miasta Krakowa do pana przewodniczącego rady z dnia 2 sierpnia 2012 roku. Efektem tych wniosków były jesienne spotkania Okrągłego Stołu, które z czasem odeszły od oczekiwanego celu, co potwierdziły kolejne odejścia jego uczestników. W tych okolicznościach, czyli bez szerokiego wsparcia społecznego i pewnej do dziś niezrozumiałej tajemnicy, powstały projekty przedłożone Radzie Miasta. Dopełniają na dzień dzisiejszy tę sytuację wypowiedzi niektórych przedstawicieli władz miasta, dopisujących niczym nieuzasadnione argumentacje do powstałej sytuacji. Szczególny nasz protest budzi ignorancja, jaką zaprezentowała wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa pani Małgorzata Janto w rozmowie w Radiu Kraków w dniu 4 stycznia 2013 roku, gdy na pytanie o środowisko gimnazjalne młodzież 16-letnią powiedziała, cytuję: my ciągle zapominamy o jednej rzeczy, że wykształcenie to jest sprawa przywileju, a nie obowiązku. Ja to tak traktuję. Nikt nie jest zmuszony do tego, żeby się uczyć. Powinniśmy umieć pisać i czytać, ale bez przesady, żeby zmuszać kogoś do pobierania nauki. Nie godzi się, by w ten bezpardonowy sposób ignorować Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która w artykule 70 wyraźnie stwierdza, że każdy ma prawo do nauki, nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Ustawa o systemie oświaty rozwija to zagadnienie o obowiązki państwa, w tym władz samorządowych, dla jego wypełnienia. Przy tym poglądzie pani radnej Małgorzaty Jantos inne wypowiadane przez nią argumenty mogą być jedynie ignorowane. Wierzymy, że jej wypowiedzi nie są wykładnią polityki edukacyjnej Rady Miasta Krakowa.
Wnosimy więc do pana przewodniczącego o zbadanie prawidłowości przygotowania i konsultowania zgodnie z wcześniejszymi pana wypowiedziami i duchem, szczególnie pierwszej części obrad okrągłego stołu wnoszących pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał restrukturyzacyjnych krakowskiej oświaty. Podpisali prezesi oddziału Miasta Krakowa czterech dzielnic. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze? To ja pozwolę sobie poinformować, że wszystkie pisma stron, które wpływają w sprawie restrukturyzacji sieci do Komisji Edukacji są do względu u sekretarza komisji w Urzędzie Miasta Krakowa. Dziękuję za zdyscyplinowanie się, za to, że zajęło nam to 3 godziny z kawałeczkiem. Bardzo dziękuję wszystkim gościom, dziękuję radnym, dziękuję pani prezydent. No i do zobaczenia z niektórymi jutro. Dobranoc, spokojnej nocy. Jutro. Zamykam posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. To jutro będzie dalsza część. Mam przejść. Cześć chyba pana. Co to leżało? Teraz tak. Jak dziś mówiłam, ja sobie ukradnę to. Mogę? Nie. Nie chcę, bo za mało. To ja. O, proszę, bo to na co potrzebuję. Teraz tak. Podpisałam plan już. Plan podpisał. Dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Podpisałam tutaj był plan pracy. Ja go po prostu zaraz podpisałam, bo pan go wcześniej przewodniczył. No nic nie wiem. Nie odpadł o tym myśli, że mamy inne problemy. W każdej chwili pan dla nas nie, tylko nigdy nie robimy zgodnie, prawda, nie patrzymy się, czy to jest plan, czy to nie ma plan. Gdzie jest podpisać koniec komisji? Tu proszę czytać. Tu były te wszystkie listy, to pan to sobie wszystko zabiera. Bardzo proszę. Dobrze, już, tak. To jest to, to jest to, to jest to. To jest to, to jest wszystko moje. Ja tu nie mam do tej listy, to jest pana. Tak, tak. No bo to tam 5 minut nic nie zmienia, żeby ktoś jakby zobaczył, że czarka. Dobra, bardzo dziękuję. Nawet to jakoś poszło. Pałam, że będzie dużo dożyć. No zimno, widzi pan, że ja, no nie tu, a tutaj tam żyję. Nie wiem czemu, co tam jest. A dobrze, żebym pan zwrócił uwagę, bo ja tego sobie jutro przyniosę, bo wygodnie mi składkę. No dobra, no to co mamy? Ojej, dziękuję bardzo, do widzenia. Co mamy? Dobra, to jest wszystko moje. Aha, czyli na jutro opinię nie, tylko ten pan pracy, jakby pan napisał pismo do tego, że tak, przewodnik.